Halo, halo, halo! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu, a jest mną Hubson. Paniam się, witam oraz Matitek. Witam wszystkich. No i co? Dzisiaj tak jak mówiliśmy, Hi. dzisiaj dwie godzinki, a nie godzinka w ramach małej rekompensaty za zeszły tydzień. Więc mamy dzisiaj bardzo dużo czasu, żeby się porozmawiać o różnych tematach, nie tylko też piłkarskich, więc no ale to na spokojnie, dowiedzieć się wśród odcinka. Dobrze. Mati, bo już, już pewnie się wyrywasz, już ten, 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 już tego. Dawaj, jedziesz te tematy z naszej pięknej pewnie polskiej Ekstraklasy, nie? A nie, 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 nie. Polska jest taka za nie na początek. A okej, okay, dobra. Na początek chciałem może a może nie z rury, może czynimy. co sądzicie o ostatniej formie Arsenalu, a zwłaszcza o ostatniej formie naszego Polaka Kiviora. No dzisiaj, wygrali, no dzisiaj wygrali wysoko. Nie? No dzisiaj wygrali, dzisiaj wygrali. Odkuli się, ale co do Kiviora, no to mam wątpliwości, czy on, czy on pozostanie na dłużej w Arsenalu. No, no o, właśnie i tak. Znaczy on jest out. Znaczy takie... on jest out. On... Nie, on nie jest aut. Jak już myślę, że. Znaczy, może jest aut, ale na wypożyczenie. O, może coś takiego. No właśnie o to chodzi. Czy może może jakieś wypożyczenie? To nie, ale też to nie chce jest... mi się wierzyć, bo Arsenal sobie nie może na to pozwolić. Bo oni tak naprawdę poza Gabrielem nie mają jakby lewonożnego SO, więc też muszą mieć jakieś zabezpieczenie. Takie tak jest moje zdanie. Dzisiaj nawet Keyworth wszedł chyba w okolicach 80. minuty, bo oglądałem. E, więc. No, dostaje tam jakieś minuty otartety. No wiadomo, nie, nie są to jakieś wielce duże ilości czasu gry, ale no coś tam pyka, nie. Na no, Arsenal sam w sobie, no to. No, Samiutko było ostatnio, szczególnie pod koniec zeszłego roku, nie? Gdzie tam był remis z Liverpoolem, pamiętam, jakaś porażka jeszcze była z West Hamem I tak ta forma dryfowała, ale na razie się nie. Głównie... Głównie tak naprawdę te ostatnie takie kiepskie wyniki, no były spowodowane tym, no że Kiwior tak nie popisał się za bardzo, bo tu gdzieś samy występ, tu nawet bramka samobójcza była gdzieś Która dała niestety przegraną Arsenalu, więc to jest też jakiś Minus, nie? Na pewno e, dla Polaka No ale czy hmm. Tylko pytanie, no gdzie on mógłby zostać wypożyczony? No nie wiem, do Championship jakiegoś albo tego, żeby zachować struktury tej angielskiej piłki. Ja bym bardziej myślał o powrocie do Włoch. No bym myślał Nie, nie, to nie jest, ale... Znaczy okej, okay, to może być dobry kierunek, ale coś czuję, że Kiwior mógłby jeszcze bardziej polec w Champions Czyli Mam takie dziwne wrażenie, że on tam fizycznie by chyba sobie nie poradził, mimo że ma dobre warunki. Wiesz, może, może po prostu Anglia mu nie służy, nie? no bo wiemy, no... Możliwe, możliwe, wiesz, bardzo możliwe. Przy, wiesz, przyjeżdżało wiele, wielu piłkarzy z różnych gdzieś tam lig, które którzy nie radzili sobie w Anglii, nie? Przykładem, przykładem jest no, Timo Werner, który chociaż wrócił do Tottenhamu. No, on to tam jest w ogóle już... Memem. No dobra, ale może a może za duży transfer do Arsenalu od razu? Czy po prostu Kiwio nie jest gotowy na to, żeby Arsenal Arsenalu grać No tak, to też wieczu? jest fakt, nie no, bo to, no bo to przecież z... Skąd on tam przychodził tak naprawdę? z czy z Z specji, z specji, specji która specji, spadła. No, no to wiesz, no to specja a Arsenal to są te dwa różne światy, nie? No bo ja sobie tak myślę, że... Okej, okay, on ze specji powiódł tego Arsenalu, ale zauważył na przykład, że był taki moment lize y, Lidze kiedy Bednarek z Southampton też miał swojego takiego prime'a i też się mówił o transfer do Liverpoolu. A jednak do tego transferu nie, nie powiódł tego Liverpoolu, bo niby ciągle brakowało coś temu tym Bednarekowi. Niby tu była forma, tu forma, ale ciągle jakieś takie błędy i... Ja na przykład uważam, że na ten moment nie wiem, czy akurat Kivio jest lepszym piłkarzem od Prima Bednaka wtedy. Hmm. Że ja... ja nie mówię, że może nie, jest, nie będzie ogólnie lepszy, ale czy za szybko ten transfer do tego Arsenalu nie jedzie, po prostu jakby Kivio nie jest jeszcze przygotowany, żeby grać. Nie, nie ma tego, tego doświadczenia jeszcze takiego nabytego. Jednak zobaczmy, że Arsenal to jest zespół, który walczy o mistrzostwo, no. To też jest presja taka od razu. No tak, to bo patrzę... A na, a na dobrą sprawę, według mnie Kivion nie ma za bardzo od kogo tam się uczyć, bo ani Saliba, ani Gabriel to nie są jest topowi obrońcy. No. Nie no, Saliba I... i Gabriel to nie są topowi obrońcy? Znaczy, to no i... oni, oni, są, oni są klasowi, ale to, to, nie jest, to, to nie jest taki top and top. Który, który mógłby pociągnąć Arsenal do, do tego, tego mistrzostwa, no bo, no, bo zobacz, no bo zobacz tego, zobacz, że oni momentami yy, mają jakieś takie dziwne odpały, jak przynajmniej każdy obrońca, ale w Arsenalu jest to, że oni nie, jak im się coś stanie, tak? Mimo wszystko, tym klasowym obrońcom, to potem no, nie, ma, nie ma tam kogo zastąpić. Też nie? No tak, no to jest prawda. No znaczy tej... pokazało to, to końcówka powiedział... poprzedniego sezonu Gdzie wypadł to... Saliba i musiał wejść holding, nie? To tam pokazało no. bardzo dużo. Dlatego mi chodzi o to na przykład, że powiedziałbym też że, po, że mam w imieniu 10 środkowych obrońców To znalazłbym innych zupełnie obrońców, nie, ale nie wskazałbym na przykład piłkarza arsenalu na tą, na tą pozycję. No. I czy bym poszedł na przykład właśnie do Manchester City, bym skazał piłkarza na środek? Czy do właśnie Liverpool, Wandajka, wiadomo? Nawet tej poszedłbym do Hiszpanii, bym skazał piłkarzy z Alumady, którzy uważam, że te są lepsi i bardziej, dość, niektórzy są bardziej doświadczeni. No nie wiem, no znalazłbym. Może gdzieś w tych dziesiątego miejsca salibem bym się wcisnął. Gdzieś tam, gdzieś w tył, ale no. Nie są. Wydaje mi się, że przy bardziej klasowych yy, tych obojczystych środkowych, no, Kirillian mały problem z graniem w tym arsenalu. No, no bo, kurczę, no nie wiem co, znaczy na pewno wypożyczenie byłoby spoko, no ale gdzie, no znaczy, to już jest... Nie skreślał, ale na pewno i tak by nie skreślał Kiwiora od razu, gdyby miał, no bo wiadomo, że to się nie skreśla po paru błędach, tylko, no, taki wydaje mi się, że najlepszym sposobem sposób, tak, właśnie na takie doświadczenie z ogrania, takiego wszystkiego, to właśnie by było wypożyczenie gdzieś do troszkę gorszego zespołu, ale zobacz, zobacz, As arsenal to mógł go wypożyczyć, bo zobacz, że arsenal e, w ogóle taką taktykę obiera. No bo zobaczmy, że tam jest chyba jeden piłkarz, który bardzo często był wypożyczany i w końcu znalazł miejsce gdzieś tam w składzie. Nie, wiem, nie pamiętam, z który to był. Nie wiem, czy to nie był właśnie Gabriel, właśnie był tak wypożyczany gdzieś do, do Francji. A to do Francji to chyba był właśnie Saliba, do Marsylii, na przykład. Chyba tak, no. Pamiętam, że na jeden sezon był wypożyczony, potem wrócił i no, i zaczął już grać regularnie w Arsenalu. No nie no, Gabry jak przyszedł do Arsenalu, tak nie był nigdzie wypożyczony. Tam był jakiś na... tego, wypożyczony piłkarz jeden. Nie no pamiętam, to Saliba moim zdaniem tam był, był, do Marsylii, pamiętam. No. Tak bardzo mocno wypożyczeniowy. Że, no teraz... że, on, tak. że on wracał, wypożyczenie, wracał, wypożyczenie, wracał, wypożyczenie. Jeśli chodzi o Salibę, no to Arsenal go kupił w 2020 roku, i potem był wyproczenie do Nicei i wypożyczenie do Marsylii. O no, I potem, potem wrócił do Arsenalu. No to, to mhm. takie, takie dwa lata wiesz, na wypożyczeniach, był, nie? I, i, i wydaje mi się, że jeśli by wypożyczyli Kiviora, to jeśli by jeszcze nie był gotowy, to jeszcze znowu by go wypożyczyli gdzieś. Bo taką mają. Bo ma tak. Taką strategię mają y, kanonierzy. To nie jest, jest własny plan. Ja nie jest jakiś plan. Tak Wiesz, no wypożyczenia też są po to, żeby właśnie ograć, nie? Jakiegoś tam młodszego zawodnika, który jeszcze nie jest w stanie tam dobić się do tej wyjściowej jedenaski, albo chociaż być takim dobrym rezerwowym tego, tego składu, nie? więc. powiedz, powiedz, to Manchesterowi City. A co masz dokładnie na myśli? Albo kogo właściwie? Powiedz, to Manchesterowi City, który. Który nie wypożycza, tylko od razu sprzedaje kurwa. A no widzisz, no. No to już zależy, wiesz, od polityki klubu, nie? Ale tak naprawdę no jak sobie spojrzysz na, taki, na takie City w porównaniu do Arsenalu, no to tam masz Ake, Akan którzy już moim zdaniem są na poziomie Gabriela i Saliby. No dobra. Saliby. Do, no dobra. Do tego jest Diaz, który już w ogóle jest poza. jakby poza konkurencją moim zdaniem. Chociaż w, ostatnio trochę słabi gra, ale i tak jest cały czas stopką. Jeśli... Dobra. Okej, okay, ale wydaje mi się, że. Wydaje mi się, że porównywanie Gabriela do, do Ake to jest w ogóle N nie ma sensu, ponieważ wiemy jak wiemy Ake AK tej w, 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 wszedł do City to był tragiczny, a Gabriel jako tego jeszcze grał, więc... No tak, tak, tak. Więc ale też czasem więc ten na nieł lepiej. Rozdwień. Nie? Też ten z czasem się rozwinął, nie? O tak, I... ale wiesz, nie, to jest, to, jest, to jest tak, to jest inaczej. Arsenal wszedł, w tym momencie Arsenal wszedł na taką ścieżkę, którą, na którą wydaje mi się, że jeszcze do końca nie jest gotowy. Czyli on musi po prostu pod, pod względem presji to, co zrobił w zeszłym sezonie, musi pod względem presji w, zacząć, zacząć budować taki już zespół, żeby po prostu już konkretnie wygrać ten mistrzostwo Anglii. Mhm. To nie jest tak, że teraz wiesz wszyscy mają yy, śmiechy chichy że A Arsenal czwarty, a tutaj tego, poza czwórką, nie, tego to nie jest już taki klub. Nie, to jest klub, który już typowo bije się o mistrza. I on musi zdobywać takich już piłkarzy, którzy po prostu tego mistrza po prostu zdobędą dla niego. I to tyle. Nie, bo nie ma, bo nie ma innej już opcji. Kibice już po prostu mają dość bycia albo drugim, trzecim, czwartym, czy w ogóle poza pucharami jeśli chodzi o ligę mistrzów. Mhm. No tak, tutaj zgoda. Tutaj się, tutaj się zgodzę. To jest, to jest. To jest niestety dzika prawda Arsenalu i, i bo okej. Okay, są kluby, które, które gdzieś tam y, jeszcze dłużej wiadomo, czekają na to, na to mistrzostwo i w ogóle, nie, ale jeśli Arsenal odpowiednio będzie zarządzał teraz tym wszystkim, to jest w stanie to zdobyć, ponieważ to już widać, że Mikaler Ateta naprawdę, naprawdę już odwalił niezłą robotę, tylko coś jeszcze brakuje, taki czynnik mistrzowski brakuje, taki dosłownie mm -hmm. kapka, nie, po prostu czegoś, co, co po prostu wyciągnie rękę, potem puchar i już zabierze. I to jest wszystko. A to, a to, a to ty na przykład jako kibic City boisz się bardziej Arsenalu, czy Liverpoolu, tak szczerze? Kogo miałbyś bardziej wskazać jako groźniejszego potentata do mistrzostwa, w który miałby przeszkodzić City? Wydaje mi się, wydaje mi się, że na chwilę obecną Arsenal mimo wszystko, ponieważ, ponieważ ja wiem, że, że, że Jurgen Klopp yy, on w tym momencie ma taki, kurczę, problem, że on się chyba troszeczkę już wypalił tym swoim taktycznym i to trochę też widać, chociaż teraz wrócił oczywiście do takiej formy, Dziś tam więc może coś jakichś przemyśleń przy... poszły, ale Arsenal jest o tyle groźniejszy, że za trenera ma człowieka, który, który zna na wylot yy, to, co myśli Guardiola. Ponieważ przez dłuższy czas Mikel Arteta był asystentem Pepa Guardioli i widać, że, widać, że ten czynnik Guardioli troszeczkę Arteta wziął do siebie do Arsenalu, ale czegoś brakuje. Czegoś brakuje. Może nie może Mikale Arteta musi się ogolić na Łyso i wtedy dopiero wygra mistrzostwo. Nie wiem, no. Eee, oczywiście żartuję teraz, ale jeśli miałbym wybierać, to wydaje mi się, że że z małą przewagą na Arsenal pod względem takim, jak ostatnimi laty gdzieś Jurgen Klopp e, m, się działa w Liverpool'e

bo co pan ten Liverpool jest już tego groźniejszy? Zauważmy, że mamy 20 kolegów rozegranych. Liverpool dotarł tylko jednej porażki w lidze, i to też takiej no nieuczciwej bym powiedział, bo Właśnie. były kontrowersje w meczu z Tottenhamem. I tamta czerwona kartka, bodajże dla Jonesa, nie była aż tak zasłużona, jak mogłoby się okay. wydawać. Tam Bramka w końcówce, no ale okej, okay, no przegrali, tak? Okej, okay, no powiedzmy, ale no. Hmm. Ja w sumie nie wiem, ja może bym dał na równi albo minimalnie Liverpool. Takie 55 dla Liverpoolu, 45 dla Arsenalu. Ale hm, też zobaczymy, bo niewykluczone, że może ktoś jeszcze się włączy do tej walki o mistrza. Pan Villa. Kto wie? No już tak trochę krzywo patrzę. Bo jednak oni chyba nie są jeszcze na tyle mocni, ale na pewno są rewelacją nie? tego sezonu, to ale, w ogóle... Ale, zauważ, ale zauważmy jedno, wszyscy dawali, że pierwsze i szóste będzie Newcastle, a taki Newcastle siedzi na dziesiątej pozycji, zniżej od Chelsea. No, oni są, oni są wykończeni kontuzjami, nie? I tą Ligą Mistrzów to ich już przerosło chyba, tak mi się wydaje. No, a jednak Aston Villa naprawdę też sobie dobrze radzi. no Aston... Na dobrą sprawę Aston Villa jest tylko jest za Arsenalem, no bo... To, 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 to chyba różnica Bamek, bo nie wiem jak tam był pierwszy mecz ich, tego, Arsenal. Wygrali, wygrali 1-0 z nimi. Z Arsenalem? Z Arsenalem wygrali 1-0, no. No, to różnica jest tylko, różnica jest tylko tu bankowa. Tu jest różnica Bamek y Stanowi o tym, że Arsenal jest na trzeciej pozycji, a Aston Villa na czwartej. Mhm. No. A jak już ale, tak gadamy to, o City... z drugiej strony, właśnie, a z drugiej strony, sorry, Czemu na przykład groźniejsze do Mistrzostwa jest, Azna albo Liverpool da City, a może to na tym odwrócimy, kto jest da Liverpoolu groźniejszym przeciwnikiem do mistrzostwa? No to ja myślę, że mimo wszystko City. No jedna City, ale. Na bo lata... zauważ, że tak naprawdę yy, Liverpool może z każdym wygrać, ale mam wrażenie, że nie z City, nie? W sensie tam też często są jakieś remisy. I Albo City nie potrafi dowieść tego zwycięstwa i jest remis, albo właśnie na odwrót, że Liverpool wygrywa, ale ostatecznie i tak jest remis. I mam wrażenie, że mimo wszystko tutaj ja jednak daję City na pierwszym, na drugim dałbym Liverpool, trzeci Arsenal. Wiesz, tak nie, tak w... czysto, jakby czysto jakościowo sobie to zestawić. Ja rozumiem, ja rozumiem, ale to myślę, że. Tak, że... Ważniejsze jest, ile punktów zgania z tymi słabszymi, niż tymi lepszymi, bo z tymi lepszymi lepiej możesz remisować, a z tymi słabszymi musisz wygrać. I. Na przykład taki Liverpool widzę, że faktycznie no. jak przyjeżdża ci lepsze zespoły, to potrafi te takie remisy właśnie wywalczyć. Mhm, uh mhm. -huh, uh -huh. I to, to duży plus jest, bo wydaje mi się na przykład, że taki Arsenal jednak ma problemy z takimi z tymi zespołami. Że jednak nie zawsze potrafi ten remis... Tak, tak, rozumiem o co chodzi. No. Maj mają takie czasami. No, no, no. Okej, okay. jestem, jestem tutaj w stanie się z tym zgodzić. No, ciekawe to będzie, bo strasznie spłaszczona jest ta tabela. O ile rok temu tak naprawdę mieliśmy bitwę pomiędzy dwoma, no to teraz mamy teoretycznie nawet cztery kluby, choć dla mnie to mimo wszystko są trzy, nie? Na razie. Jednak tą Aston Villa bym trochę odsunął, no bo nie chcę mi się wierzyć, że oni będą walczyć o mistrza. Ale wygrali też City u siebie, a grali na, na Via Park, więc pokazują, że potrafią grać z tymi mocniejszymi, nie? Z tymi najmocniejszymi właściwie. Więc zobaczymy. Ale jak już jesteśmy przy City! Ja bym poruszył bardziej kontrowersyjny temat, czyli yy, zarzuty skierowane w kierunku tego klubu z Manchesteru. Jak się, ojciec, odniesiesz do tego? Póki co nie ma co o tym gadać, bo jeśli... Bo ja mam mieszane uczucia. Tak A czy proszę. inaczej? E, jeśli mam, się wypowiedzieć ze strony kibicowskiej, to nie jestem już gdzieś tam wkurzony czy tym podobne, tylko jestem już znużony tą całą sprawą, bo... Bo, jak dla mnie, okej, okay, jeśli już mają się dowalić do City, to już się niech dowalają, ale po prostu niech, zam niech zamkną ten temat już na, na Amen. Bo przecież ile lat już te, ta, 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 ta cała afera o te fair play, o te, o te kontrakty, o to wszystko jest, jest na, na widoku, na widelcu, i, i to wszystko jest, wiesz, takie takie tego. Tu City się broni gdzieś akwword. Prawnikami, tutaj coś tego, tutaj tamto. No niech to zamkną po prostu w końcu. Jeśli już, okej, okay, jeśli City faktycznie coś jest, jest winne, to niech spadną. Ja nie mam z tym problemu. Okej, okay. odejdą, odejdą, odejdzie dużo dużo piłkarzy, będzie trzeba zbudować na nowo klub, może nawet stanie się, że City przestanie istnieć. Ale w, ja wtedy wiem, że jeśli coś takiego, nie daj Boże, się stanie, że City przestanie istnieć, ja wiem, że ja nie będę kibicował żadnemu innemu klubowi, bo za ja jestem za długo już kibicem niebieskiej mhm. części Manchesteru, żeby żeby wybrać który, jakikolwiek inny klub z Anglii. Tak? Były pogłoski, że. Że okej okay, degradacja City z, z Premier League, jeśli, jeśli dopną y, te wszystkie zarzuty i, i im przypną to, nie? Tylko, tylko zobacz, były pogłoski wcześniej, że degradacja do Championship. Championship się wypowiedziało, że. Znaczy klub ogólnie się wypowiedziało, bo sama Liga też w sumie jakoś ma tam jakoś nie, nie, nie powiedziała się ostro, że, że nie chcą City, tak? Bo wiedzą, że to jest, że to jest jeden sezon w plecy jeśli chodzi o, o jedno miejsce awansu, tak? Poprzez mistrzostwo. Mm -hmm. No bo jeśli by spadli faktycznie do Championship, no to okej, okay, może jakoś piłkarzy by się dało przekonać, żeby zostali, więc, więc by wygrali to Championship, tak, wygraliby to, wrócili do Premier League i nic by, się nie, nic by się nie stało, jeśli chodzi o, o sezon. Dla City jeden sezon bez, bez Ligi Mistrzów, wydaje mi się, że to jest... Nic jakiegoś wielkiego, no chyba, że wygraliby e, jakiś puchar, no to wiadomo, że, że jakieś europejskie, te niższe puchary byłyby, to też jest Europa, no to też jest powiedzmy łatwy w miarę, e, powinien być oczywiście łatwy w miarę win, tak? Ale, wracając do całych tych oskarżeń, tam jest 115 zarzutów. Finać trochę, ojciec. Nie wiem, czy, czy tylko mi? No, nie, problemy są. Możliwe, że internet. Kurde, to ja miałem kłopoty, teraz mało się jest. Możliwe, że internet, ale może na nagraniu tego nie będzie tego e, gdzieś tam e, słuchać. E, zobaczymy. Jak coś, to przepraszam ogólnie. E, jeśli. Jeśli chodzi o. Mm, jeśli chodzi ogólnie o, o to, co Kurde, mówię... się na cały czas. Już trochę mniej, ale cały czas. No no musicie mi wybaczyć, no sorry, no, no mi dzisiaj internet, więc ja to widzę nawet na, dis na Discordzie, więc więc no, no, jest, no jest grubo eee... niech to zamkną po prostu i tyle w temacie, jeśli chodzi o, eee, o to, bo bo to już jest dla mnie nużące tam jest 115 zarzutów niech to w końcu zamkną i tyle w temacie Dobra. Ja dodam tylko, że... O, co że jest z kamerką ojca, tak swoją drogą, więc dobra. Ja Może dodam ma... tylko, że czemu ojciec cały czas to pamiętują i ciągle rozpoczynają ponownie te sprawy. To tylko chodzi o jedną rzecz. Ciągle ktoś nowy rozpoczyna i ciągle wszystko zamiatane pod dym. A wiadomo, że wiadomo, jeśli, nie, jeśli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. I ja jestem skłonny uwierzyć, że tam jakieś pod stołem idą, żeby tematy były zamknięte, bo tam co wie nowa osoba ten temat jakby rozpoczyna Natomiast był ciekawy był cytat z byłym dyrektorem Finansów w City Dzisiaj czytałem który powiedział, że jeżeli zarzuty okażą się prawdą a dużo, dużo mówi, że na to wskazuje no to prawdopodobnie tylko degradacja degra degra to, to będzie najmniejszy problem ich Czyli, jak sam były dyrektor finansów mówi, że. Takie, tak po części mówisz, że, że mogą być tam, no to znaczy, że coś na rzeczy tam musi być. No tylko zobacz, cały czas mówimy, że może być ten, że jakie są konsekwencje, ale ja już to mówiłem na poprzednim odcinku albo dwa odcinki temu, już nie pamiętam dokładnie, że tak naprawdę zobacz, tak? Ty powiedziałeś, co chwilę ktoś o tym mówi, ale jakoś w sumie nic się dokładnie nie dzieje i nawet nie wiadomo, czy City w ogóle jest winne. Bo ja nie mówię, że City jest winne, bo ja. Troszkę tak stoimy po środku niczego w sumie, bo nie ma jakby oficjalnego statementu, czy City jest niewinne, czy jest winne. Cały czas jest takie tylko oskarżanie. No, no, właśnie o to mi chodzi. Cio I, I cały czas jest na... takie kr kr krążenie wokół niczego trochę i zaczyna mnie też to już trochę nudzić. Yy, no bo jednak, no wiadomo, ludzie by chcieli wiedzieć, jak to w końcu jest. A, A ja na razie, no, bo... no to nic nie wiadomo, nie? Ciągle jest, ktoś ciągle ktoś na sprawę i sprawa jest otworzona, niby ma być proces, po czym nagle jest... Cis, cisza o tym, mija rok dwa, znowu jakaś nowa osoba tak. rozpoczyna to samo i znowu jest nie proces, cisza jest. I tak do mm -hmm. tego samego momentu dochodzimy, dlatego mnie to już powoli ciekawi, że prawdopodobnie no tam muszą być jakieś makroki, że ktoś komuś da, no bądźmy w łapę. Ja nie no. ja nie Ja nie mówię to może City daje, tylko to może nawet władze Premier League mogą dawać. Bo im też będzie zależało, żeby City było w lidze, bo im to tylko przychody. No, bo to jest przynosi. siła, bo to jest Ciła ligi, No, wiadomo. Zobaczmy, wiadomo co chodzi. Więc, No. Zobaczymy. To ma ruszyć jutro. A, jutro. Okej. Okay. Tak, czyli 21 stycznia. A wiado, wiadomo, ile to ma trwać? Znam życie. Czas nieokreślony. Pół roku, rok, albo w ogóle się nie dowiemy nic. Dokładnie. Aha. Okej. Okay. No. A za rok, no, będzie, będziecie jakaś kolejna osoba znalazła w nieprawidłowości i rozpoczyna proces. No to tak, możemy się bawić w klocka i myszkę co chwilę, nie? Nie wiadomo jak to będzie. A nie, no ja jestem byli, ciekaw, kurczę, bo... A te starsze osoby, które niby rozpoczynały ten proces i nie wiadomo co się z nimi dzieje i no. Rozpoczęły i gdzieś zniknęły. Hmm. Mm -hmm. No dobrze. W takim razie zmieńmy trochę. Zmieńmy trochę tematykę, żeby trochę ochłonąć po, po, po tej jakże żywej dyskusji jeśli chodzi o, o piłkę nożną i ogólnie Anglię. Hubert. Mam do ciebie pytanie. Mam do ciebie pytanie. Spre... O, to jest to, które mnie straszają przed nagrywkami. Tak, to jest to pytanie, które straszają cię przed nagrywkami. Spokojnie, nie bój się. E... Temat jest wydaje mi się też trochę taki mm, bliski twojemu gdzieś tam e, serduszku, no bo wiadomo, że, że, że jak e, ze wszystkich gdzieś tam klubów to chyba z tego co pamiętam to chyba bullsów e, lubisz, nie? Jeśli chodzi o NBA. I Golden State jeszcze. I Golden State. No to w sumie te dwa tematy, które, które tu mam, to jest idealne po prostu pod ciebie, nie? Pierwszy temat jest o, ostatnimi czasy, znaczy ostatnimi czasy dwa tygodnie temu, bo to miało być oczywiście e, w sumie trzy tygodnie temu, bo to miałeś temat na zeszły tydzień. E, temat jest taki, że na meczu ostatnim domowym Chicago Bulls w tak. United Center było uhonorowanie no. wszelakich gwiazd które przewlekały się oczywiście przez, przez ten wspaniały klub gdzieś tam, no i... Co się można myśli Bullsów teraz? Tak, Bullsów Tak, Chicago. No, no, no I była sytuacja, że mm, po raz kolejny uhonorowali Jerego Krausa który wiadomo, że był dyrektorem sportowym w, tak. w świetności e, Chicago. No i arena e, z, troszeczkę zarogowała. Nie tak, jakby to oczekiwali e, jacyś najwierniejsi fani w tamtych czasach. Czyli e, bardzo negatywnie. Zaczęły się buczenia, zaczęły się gwizdy. Widać. że... Na e, znaczy, no, na... Na postać Jerry'ego ogólnie, nie? Bo. bo Aha. Bo, okay. sam, bo sam Jerry Kraus no, no nie żyje już. E, no tak, e, tak. Tylko, że jakby. Wdowa. wdowa Okej, okay, dobra, rozumiem. Jego, jego wdowa. Dobra. Jego wdowa była. Jego wdowa była na tym meczu. Bardzo mocno się trzyma, żeby gdzieś tam nie wybuchnąć nie, nie, nie emocjami. I mam do Ciebie pytanie, czy uważasz, że. Mm, Mimo wszystko, to co się działo w tamtych latach, tych, tych 90. -tych w Chicago, to co robił Jerry wtedy, te wszystkie afery z Michaelem, e, czy uważasz, że, że tak powinno się honorować e, mimo wszystko ikonę, ikonę tych, tego, tego klubu, czy, żeby nie zranić tego delikatnego ego, jakie ma, jakie ma Michael Jordan? Już kiwałem głową, że nie, nie można tak... Znaczy, nie można uhonorować. Trochę to tak śmiesznie brzmi, bo to nawet nie jest uhonorowanie, skoro buczysz na postać świętej pamięci, która przyczyniła się do prowadzenia tych wszystkich zawodników, która jakby miała jakby swoją wizję podczas tych lat dziewięćdziesiątych. Wszystko oczywiście wiadomo z naszego ukochanego serialu The Last Dance, tak, e, tak. który obejrzałem chyba, z, nie pamiętam, dwa albo trzy razy, no. bo naprawdę się uzależniłem w pewnym momencie, ale... Hmm. No, jest to po prostu niemiłe. No, z, z prosto takiego jakby ludzkiego punktu widzenia, no nie rozumiem czegoś takiego. Powiem ci, że nie słyszałem o tym, bo nie się znasz bo... jak bije ostatnio. Ale jeżeli rzeczywiście taka sytuacja miała miejsce, aż to wyszukam zaraz gdzieś w internecie. Jeżeli ta, taka sytuacja rzeczywiście miała miejsce, no to jest to po prostu brak poszanowania. No nie rozumiem, jakby, wiadomo, z tego co jakby nam wiadomo, z tego co my wiemy, on był jaki był, tak? Generalnie mówiąc delikatnie, zero, ale. Tak. Tak, Jerry Kraus był, ta, był, jaki był. Natomiast, no. Hej, to on miał tą wizję, to on wiedział, jak poukładać drużynę, to on mimo wszystko zatrudnił yy, tych zawodników, to on jakby w głównej mierze do tego się przyczynił, więc dlaczego oni teraz mają na niego buczeć, tym bardziej, że jest to osoba, jak już sam wspomniałeś, nieżyjąca. No, ja po prostu tego nie rozumiem. No, ja, yy, załóżmy, że ja na przykład byłbym, nie wiem, synem jakiegoś. Yy, Jakiejś znanej legendy, która już jest yy, w świętej pamięci, tak? No, powiem wam szczerze, ja gdybym miał przy pełnej hali odbierać nagrodę i by zbuczano postać mojego ojca, no to ja bym się rozpłakał na środku, na środku areny, nie? Jakby, no ja po prostu nie rozumiem, jak można tak potraktować, tak jak powiedziałeś, ikonę. To jest idealne określenie dla Jerego, ikonę tego klubu. Po prostu nie rozumiem i nie wiem, co jeszcze powiedzieć. No to jest naprawdę dziwna sytuacja. Mm... Ogólnie Chicago powiedziało ogólnie swoje, ze swojej strony, że przeprasza rodzinę Jerego za to, no ale nie ma wpływu na, na jakiś klub. Tylko fan, wiesz, to na, też jest głupie. to, też jest głupio, nie? Bo, to no właśnie, bo to jest głupie, że osoby pracujące w klubie muszą bronić się jakby muszą przepraszać za kibiców. No to jest w ogóle absurd, że mówimy o tak zasłużonym klubie, który, no wiadomo, swoje lata świetności przynajmniej na razie ma za sobą i osoby pracujące w tym klubie muszą się tłumaczyć za fanatyków. Mhm. No dla mnie to jest w ogóle już. Szczyt głupoty nie okej okay. no ale okej okay. no nie wiem no dla mnie to jest niezrozumiałe powiem ci szczerze dobra. był jaki był tak jak mówię nie, nie zawsze podejmował idealne decyzje ale no nie wiem trochę aż powiem ci trochę łamie to serce nie? jak się no te, tak. tego słucha. No tak A, dobra i jeszcze na szybko drugi temat. Temat jest ogólnie połączony troszeczkę z formą zarówno jak i Golden State Warriors, jak i Los Angeles Lakers. No nie jest to najlepsza jakaś forma w, w, tych, w tym sezonie. I, I teraz pytanie moje jest do Ciebie, ponieważ donoszą się plotki, że gdzieś tam zarówno jak i Steve Care, jak i LeBron James powoli mają dosyć. Nie, tego, tego, co się dzieje u nich w klubach. Nie? No. I pytanie jest następujące: się, yy, Czekaj, bo mówisz teraz o Stefanie Kerem, czy o trenerze Steve, yy, Stefanie yy, Kerze? Yy, s, yy, m, przepraszam, yy, Stefanie Kery. O, dobra, okej, okay, tak, bo tak. Właśnie wiem, że niektórzy skracają te. Tak, te, te tak, wiem o co chodzi. Tak, tak, bo tu nie chodzi o trenera, tylko o zawodnika. Dobra, dobra, yy, dobra. I yy, i oni ogólnie powoli mają dość. I teraz moje pytanie. Czy, jeśli LeBron James nagle by powiedział, że on chce odejść z Los Angeles Lakers, nie? Albo Steve Kerr z Golden State Warriors? No. To myślisz, myślisz, że ko kogokolwiek w tym momencie z, oprócz, nie wiem, Boston Celtics, albo innych klubów, takich stopki, nie? Jak Milwaukee Bucks, Stać byłoby na, na zakontraktowanie jednego albo drugiego? No bo powiedzmy szczerze, to są topowi zawodnicy. Ty Powiem ty. tak. E... O LeBronie tego bym nie powiedział, bo jednak on był w paru klubach. Ale Stephen Kerry to jest Golden State Warriors, a Golden State Warriors to jest Stephen Kerry. Jeżeli Stephen Kerry miałby odejść. To powiem szczerze, jako sympatyk, bo nie jestem kibicem, jestem sympatykiem tego klubu. Mm -hmm. To byłby koniec tej wielkiej wielkiej przygody tego wielkiego teamu Golden State Warriors. Taki, tak, takie jest moje zdanie. Gdzieby nie poszedł Stephen Kerry, to byłby po prostu koniec. Tym bardziej, że już jest jeszcze Clay Thompson, który już jest po kontuzji bardzo poważnej, która wykluczyła go z gry. Na bodajże nie pamiętam ile to było dokładnie ponad rok. Mhm. I nawet świętowano jego powrót, pamiętam, bo nawet oglądałem ten mecz. Mhm. I to jest ikona, to jest legenda, która jakby w ogóle zmieniła kulturę y, zmienia, y, rzucania y, rzutów za trzy, nie? Tak, Naprawdę, to jest, tak. to jest dosłownie gościu, który w ogóle y, sprawił, że graczom zachciało się rzucać z y, załuku. Y, i są tego dobre efekty, bo nawet ostatnio widziałem statystyki i wielu zawodnikom poprawiły się statystyki strzeleckie rzucanie za trzy, te, te jakby te statystyki liczby procentowe już są lepsze, więc no to jest absolutna ikona. Aczkolwiek nie dziwię się, że męczy to wszystko Stefana Carego, no bo jednak był w takim dobrym teamie, gdzie jeszcze wcześniej był Draymond Green, Kevin Durant i tak dalej, i tak dalej. Andrej Godala przecież. No i teraz musi się mierzyć, no nie chcę powiedzieć brzydko, ale no, z nieco słabszymi graczami. I wiadomo, że on jako gwiazda, jako gościu, który w ogóle wyrasta ponad tą drużynę. E, drużynę, nie zespół, bo nie ma jakby nigdy zawodnika ponad klubem, ale po, mm -hmm. ponad tą drużynę aktualną, która jest. No nie dziwię się, że on jest y, wkurzony, a co do Lebrona, powiem ci tak, mi osobiście marzy się jego powrót do Cleveland na ostatnie lata kariery. No jestem. To... Marzy mi się. Jest bo zauważ, dziecko. że... W sumie, no dobra, on ostatnie mistrzostwo zdobył, pamiętam, jeszcze w Lakersach i teraz gra dalej w Lakersach, ale pamiętam jego ikoniczne mistrzostwo zdobyte w 2016 roku w Cleveland i nawet powiedział w wywiadzie pomeczowym na gorąco, zaraz po meczu, że to jest właśnie dla Cleveland, a nie nawet dla niego. Jakby on zasugerował swoją odpowiedzią, że to jest dla Kibisu z Cleveland, dla całego tego miasta, więc marzy mi się on po prostu tam. Aczkolwiek czy byłoby ich stać? No, wątpię. Wątpię, naprawdę bar bardzo mocno w to wątpię. Nie wiem, wiesz, to ciężko, ciężko, ciężko to ten, ciężko to teraz tak rozstrzygnąć. My też pamiętajmy, że jednak, no, Los Angeles to jest fajne miejsce do życia i może też nie aż tak prędko Lebron chce tam, stamtąd się wynosić. Tym bardziej, że on jest stary, no on zaraz wiesz, zaraz dobije do 40? Niby nie, ale mam wrażenie, że. Znowu w Lakersach zatoczyło się koło, nie? Jeśli chodzi o budowanie formy, budowanie, 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 i znowu jest ten taki spadek z Zjazd, zjazd tak, formy. I teraz pytanie: Czy to jest po prostu urok zarządzania tym wszystkim przez y, rodzinę, rodzinę bas, tak? Bo, bo wiemy, że, że Jenny Bas jest, jest tam głównodowodzącą, no. nie? No, i pytanie: czy, czy, ten, czy ten charakter basów nie już nie przejać się w tych Lakersach znowu? I, I tam, no nie wiem, no jest pora na zmiany, chociaż wiadomo, że nie chci. Żaden z basów by nie chciał tego, tego zrobić, nie? Bo. To, le, Co, o no, bo, wymogi... bo, bo Lakersi to, to, są, to, jest, to są. To jest bas, tak? Mhm. To, to jest Jerry Bas, który kupił ten klub, nie? Za, za nieruchomości swoje. Nie. Yeah? Zrobił, I zrobił z tego klubu coś, co nikt nie sądził, że, z, że się uda. No tak. No ale to wiesz, no... to jest już. No tylko widzisz, no znowu schodzimy na, na bardziej na jakby temat samej drużyny, a nie Lebrona, nie? Chociaż tak. w sumie no wiadomo, że Lebron jest liderem tej drużyny, ale okej. Okay. No, słuchaj, no, jeżeli mówisz już o czymś takim, no to to już byłaby naprawdę porządna. Bo powiedziałeś, że czas na zmiany, no to to już byłaby naprawdę porządna restrukturyzacja całego teamu. Pytanie, czy to by się spodobało kibicom, pytanie, czy to jest dobry moment i tak dalej. Nie wiem, powiem Ci tak. Jeżeli nie zobaczymy. O, ja powiem tak, jeżeli nie zobaczymy w tym sezonie Lakersów w playoffach, to rzeczywiście można o czymś takim pomyśleć. Bo to też nie jest takie pewne, że oni. No nie wiem, gdzie oni. Na którym oni są teraz w miejscu, ale nie jest jakieś wysokie miejsce, jakaś wysoka lokata. Nie, to nie jest absolutnie wysokie miejsce. Yy, pamiętam, bo sprawdzałem jakiś czas temu i tam nawet nie było jeszcze miejsca, które dawałoby im awans do playoffów. Także. No jeżeli nie będzie ich w playoffach, nawet... nawet jakby mieli odpaść w tej pierwszej rundzie playoffów. Okay. Oni są na dziesiątym miejscu obecnie. No. No to jeżeli nie byłoby ich w playoffach, to faktycznie zastanowiłbym się nad porządnymi zmianami. Być może LeBron miałby już dosyć, i być może by odszedł. No bo jednak omówię się, no LeBron e, też chciałby coś jeszcze wstawić do gabloty na koniec kariery, więc, nie? Żeby tak się pożegnać. E, oni, oni są na 10, a Golden, Goldeni są na 12. Więc jeszcze niżej w ogóle, chyba, no właśnie. W ogóle, no. Nie? nie wiesz, co ja myślę, że w Golden State już. E, będzie, po, Znaczy, już właściwie zeszło na Boszty Tor. Nawet nie będę mówił, że będą schodzić, bo oni już zeszli na Boszty Tor. Mhm. I tutaj nie wierzę w jakiekolwiek e, pozytywne wyniki, mimo tego, że oni jeszcze dwa sezony temu byli mistrzami NBA. To też jest w ogóle śmieszne, no. jak wszystko potrafi się zmienić szybko. Tak. E, no ale no, taka jest kolej koszykówki. Ta liga się cały czas rozwija, konkurencja jest mocniejsza. Tabela też jest dosyć taka, też trochę spaszczona. E, tak, jak to mówiłem o Premier League, tak, tutaj jest w NBA. I też nie mam jakiegoś jednego kandydata na mistrza, no ale na pewno nie będą to Lakersi czy Golden State, no... Wygląda to bardzo słabiutko, nie? Tym bardziej, że szkoda, no bo wiadomo, my jednak te wszystkie legendy NBA kojarzymy z wielkich drużyn, które z nimi wygrywały te trofea, a tutaj jednak są takie dwie gwiazdy, które stoją trochę w takiej stagnacji, nie? Nie, wi nie wiadomo tak naprawdę, co w ogóle dalej będzie z tą drużyną, więc no... no. Niestety taki jest trochę przykry obraz Golden State i Lakersów. No tak. No dobrze, w takim razie, no... Da, tu postawmy kropkę. Mati. W takim razie trochę rozróżnienia było, trochę tego. Możemy wracać do piłki nożnej. Co tam, co tam się dzieje dalej? Co tam, co tam u co Zorze Murinio tak naprawdę? A, Zorze Murinio, no dobra, jak chcesz, te, te, chcesz ten temat, ja miałem inny, no ale dobra. No da, a dobra, no dobra, już nie będę ci psuł te, no, planu taktycznego. No, no nie no dobra, dobra, już miałem Zorze Mourinho, to akurat... No co, no, no, no koniec, koniec z kolejnym klubem, tak? Znowu zwolnienie. Zatrudnienie legendy Romy w jego miejsce. De jego zatrudni? Hmm? Tak. Tak, De Rossi Pytanie: czy De Rossi pójdzie jak Shabi Alonso, czy pójdzie jak inni typu Szawi, do którego też jeszcze dzisiaj wrócimy. Albo Lampad, Pidlo, zobaczymy, jaką drogę pójdzie de Rossi. Natomiast, y, tak y, jeszcze do tego, że może Mourinho wrócić, to właśnie przydałam informację z jakieś 15 minut, że negocjuje z arabskim Al-Shabaab kontrakt, więc... No, tak myślałem, że już pójdzie kierunek Arabii. Szybko, sobie znalazł pracę, natomiast, wiecie co, ja mam, ja, okej, okay, zwolnienie Mourinho, tej Romy, ale... Hmm... Trzeba chyba jednak docenić jego pracę w tej Romie, bo... Przeczytam Wam takie informacje, że Roma przed Mourinho miała 15 lat bez trofeów, jeden finał europejskich Pucharów, 0 europejskich Pucharów i pełen wypełnieniem stadionu. Roma w chwili obecnej, czyli w w momencie dzwoniłem Mourinho te wszystkie lata, co było od Mourinho do zwolnienia, były finał Ligi Europy i finał Ligi Konferencji, wygrana Ligi Konferencji. 40 kolejnych wyprzedanych meczów na stadion Olimpico, i teraz na przykład takich pokazów jak Lukaku czy Dybali. No jest różnica. No właśnie, ale jest pytanie, moje pytanie jest tak, takie. Czy. O, nie, nie to, że może za szybko, czy zwolniłem Mulinio, bo faktycznie tam Roma za bardzo nie. w tym sezonie nie polepszała się w graniu, nie było widać y, progresu. Natomiast. No czy nie trzeba by było mu trochę jednak tego hołdu oddać, że coś tej Romy jednak ugrał przez te parę sezonów. Nie no wiadomo, ale. Akurat tego się nie spodziewałem, ale też w ogóle kibice żałowali odejścia Mourinho. No właśnie, no. I właśnie. to i, i to być może była pochopna decyzja, bo tak naprawdę. Yy, no, no co może teraz że... zrobić Ten... No chyba że, no chyba, że mieli dogadany już jakiś... pod Między drzwiami między ścianami układ z Derosim. Że, okay, okay. że poczekaj, ok, my, my go tam wywalimy, tam okej, okay, bo ma wyniki i nagle cyk ty wejdziesz i zostajesz wielkim bohaterem, bo nagle nagle piłkarze zaczną grać tej. Magdalena. No, jeszcze muszą zacząć grać, nie? Bo dopiero przyszedł, a nie wiadomo jak to będzie. No tak, ale wiesz no. o co, wiesz o co, dzieje ja to jest. To jest to coś stoje, stoje. Aktualnie na 10 minut przed końcem, 12 minut przed końcem prowadzą z Weloną 2-1. No. To wiesz, jeszcze ten, ale wiesz, wiesz co, no jednak... Ale wiesz, wiesz o co mi chodzi, nie? To jest, to jest coś takiego, że to jest coś takiego, że... Okej, okay, Murynio był spoko, fajnie wygraliśmy, ale teraz, teraz przychodzi legenda, ikona klubu, tak, która inspiruje tych młodych chłopaków, którzy tam są gdzieś... Gdzieś e, z, z Romy, nie, z Rzymu, nie, no. I, i oni mają takie, nie, no dla niego musimy wygrać. To jest, to jest De Rosti, tak? To jest, wiesz, nie? A, powiem ci tak. Co do samego Mourinho. Yy, jednak rzeczywiście nastąpił jakiś rozwój klubu, ale jednak moim zdaniem nie smak pozostał, bo wiele razy patrząc, ja przynajmniej yy, patrząc na Romę nie czułem takiej pewności. Yy, pamiętajcie też, że okej, okay, wygrali Ligę Konferencji Europy yy, Moim zdaniem Mourinho troszkę to wyolbrzymił, no ale dobra, trofeum to trofeum Ale patrzcie, rok temu mieliśmy finał yy, Pucharu Ligi Europy Roma wygrywa 1 do 0. Nie potrafi dowieść tego wyniku, a właśnie takim y, stylem defensywnym charakteryzował się Mourinho. Przegrali z Sewiją, która była pogrążona w kryzysie. To była naj, naprawdę najsłabsza Sewija od lat. Jakiś świat jeszcze nie widział, nie? Przegrywają. To było w rzutach karnych, tak? Y, dobrze pamiętam? Że było 1-1 chyba i przegrali. W no, Widzę, sami no, chyba nie no, pamiętam. Pamiętam no, już teraz. Ale pamiętam, że przegrali na pewno. No, i wiecie, jednak to, to też była ta droga, którą Roma chciał pójść, żeby awansować do Ligi Mistrzów. Tego się nie udało zrobić. Oni zajęli bodajże szóste miejsce w ostatnim sezonie. No i jednak tej Ligi Mistrzów zabrakło moim zdaniem w Rzymie, w tej brązowej części, w brązowej części Rzymu. No i. To jest ten niesmak, nie? że jednak ta Roma nie, nie, nie załapała takiej stabilizacji formy, że to nie jest taki pewny klub top 4 serii A. No jednak czegoś im brakuje, pomimo tego, że tam kadra jest naprawdę mocna. No bo tak powiedzieliście, no o ile Lukaku, no okej, okay, on jak jest w formie to jest naprawdę dobrym napastnikiem, no ale jest ten Dybala, tak? który był tak, tak przywitywany w Romie przy Koloseum i w ogóle ta prezentacja była taka przepiękna. No było też takie jakby hype'owanie tego projektu Mourinho. No, ale w sumie to tak. Mieszane uczucia, mam bardzo mieszane uczucia. Bo pomimo tego, że jestem wielkim fanem Mourinho, tak, no. Miewał on naprawdę lepsze kadencje w innych klubach. Muszę powiedzieć szczerze, bo. No i na groma nie stała się aż tak mocnym klubem, jak miała się stać, nie? Jak oczekiwano od Portugalczyka, moim zdaniem. Dobra, a jeszcze teraz pytanie takie. Co z no. Nikola Zalewski? Nikola Zalewski Zalewski, co tak? No Mur Mourinho mu ufał o, i dużo, dużo grał u niego, a teraz może być problem. Bo ja no, też mam o, takie w... ja mam takie wrażenie, że troszkę Daniela de Rossi może pójść z yy, sympatią do Spinacoli no. i Spinacola będzie grał za niego. No właśnie, i tu i tu właśnie chciałem ci powiedzieć, Nie, że... nie, chcę, nie, chcę, nie chcę tak yy, od razu wiesz, rzucać słów, ale na wiatr yy, i tak Patrzeć aż tak daleko patrzyć w przyszłość, ale coś mi się wydaje, że tutaj chyba Zalewski nie pogra za, za dużo. No, Spinacola właśnie gra i najlepsze to, że na Zalewskiego nie ma nawet na ławce rezerwowych, ani nie ma nawet wykluczony, czyli po prostu nie zmieścił się w kadrze meczowej. O no właśnie. A nie, przepraszam, nie przepraszam, nie. mój błąd. Jest na boisku. Wszedł za Paulo Dybale. Czyli gra jako ofensywny pomocnik. Może Danie... No, Zale Zaleski ma tam możliwości, nie? Może, ale to może, jednak chyba bardziej wahadło. Może, może Daniel De Rossi ma dla niego inny plan niż Denio niż De, De Rossi, No, De Rossi to no, taktyka, no... no. Zobaczymy, bo Murinio grał jednak w tym wychadłowymiar, De Rossi przed na czwórkę obrońców. Hmm. Zobaczymy. Tylko, na, tylko z drugiej strony, teraz pytanie: Czy De Rossi to jest kandydat lepszy od Mourinho? No, oczywiście. No, że że nie, patr ale... patrząc na CV, to na pewno nie. Przecież Mourinho to w ogóle jest kilka razy wyżej trenersko od, od tego, nie? Tylko no, to jest znaczy, to, o czym tak mówiłem. Jak ja, mówię, znaczy... ja mówię, wydaje mi się, że de, de Rossi dostał po prostu tą posadę ze względu na to, że że znaczy z legendą, no znaczy legendą, i to legendą, ikoną po prostu chcieli. Ja, Roma Roma chciała chciała po prostu z, e, spróbować czegoś takiego, bo bo widzą na przykład, że Okej, okay, nie wszyscy tam udali się, nie? Jeśli chodzi o, tak jak mówiłeś Mati, Mat że Lampard, czy to Pirlo, nie? Tam nie było jakichś y, super wyników Ale oni, wydaje mi się, że mają nadzieję, że Daniel de Rossi będzie będzie, będzie y, y, stopniowo robił wyniki y, wszystko fajnie, bo i oni mają duże kredytowanie, bo jest ikoną. Ale Jezu, ja nie rozumiem tego fenomenu. Delossi swoje karze, że ten Neski ma odegrany tylko 17 meczy. No nie jest to jakiś demon trenerski, jeszcze, ale. I jeszcze wspal, gdzie średnia punktów była 088. <noise> no to ciężko jest ciężko jest u niego, ale... No ty, wiecie, no, ty, tak samo było z Szawim, nie on też tak wchodził, z, tylko z tym doświadczeniem z Kataru i na początku jeszcze to fajnie wyglądało, dał trochę taki powiew świeżości, ale no teraz wiadomo, teraz to się kwestionuje jego posadę. No właśnie i A znaczy ta... ja powiem tak, ja nigdy nie byłem fanem właśnie dawania takiego y, komuś posady trenerskiej za nazwisko i za bycie legendą, nigdy nie byłem fanem tego, czegoś takiego, tak mogę powiedzieć. Bo jednak to jest właśnie takie, tak jak ojciec tutaj powiedział, takie troszkę wiesz... Takie, żeby troszkę to się kibicom spodobało, żeby tak był jak, taki hype. To tak jak to tak jakby, nie wiem, e, w lechu na trenerkę przyszedł. E, Rejs na przykład. nie Wiem, Rejsa był. Bo... Nie, nie, przepraszam. Mam, mieliśmy taki przykład w leku. Iwzewicz. No tak, był, no. był, był, był. I wiemy, jak się skończyło. No tak. No i skończyło się słabiutko. Były, były ta, był taki przypadek. Był taki przypadek, kiedy e, e, i tego. Legenda danego klubu była, bo też chciał polski klub pójść modelem i nie tylko Lech, bo wydaje mi się, że jednak inne kluby też miały takie modele i też nie kończyło się to dobrze w polskiej ekstraklasie. No właśnie. No dobrze. Natomiast no dobrze, Hubert pięknie rozpoczął Szawiego w Barcelonie, przejdźmy do kolejnego tematu, bo może temat dobrze <laughs> zamknąć, czyli, czyli e, Super Pucharu Hiszpanii i El Clásico w finale. Wiesz, yy, oraz tego, czy Xavi powinien być daletynerem Barcelony. Powinien. Niech zostaje. Niech zostaje jak najdłużej. Dobrze, a teraz yy, tak, yy, nie będąc fanem Realu? No to nie. To nie. Nie no, wiadomo, że nie, no słuchaj, no przecież ja się śmieję, nie no, to w ogóle... Ja ci powiem tak, yy... <śmiech> Szachmat! <śmiech> ja ci powiem Madre tak, dito. to jest... To jest trener, który wmówił sobie, że będzie drugim Guardiolom. Ja mam o nim takie zdanie. On nie ma i nie potrafi dysponować tak dobrą drużyną, bo tam naprawdę są kapitalni zawodnicy. Lewandowski, który moim zdaniem cokolwiek pokazał w tym meczu, nie powinien być prowadzony przez tak słabego trenera. To samo z Cancelo, to samo z Araujo, Kunde, którzy w ogóle są pod formą ostatnio. No nie, nie możesz zatrudniać takiego trenera, bo jest legendą twojego klubu. No, sorry, no oni zatrudnili Czaviego dwa lata temu już prawie, że. Przez to, że on jest legendą tego klubu i tylko i wyłącznie. On nie miał żadnego dobrego CV. On, tak jak wcześniej mówiłem, trenował tylko w Katarze. Jakiś tam w ogóle niszowy klub. No to o czym my mówimy, no. No i właśnie, a teraz pytanie takie, czy to, że Lewandowski ma taką formę i niektórzy piłkarze, to nie jest spowodowane tym, że właśnie prowadzi Krzawi. Być inny może. Tryb, to zupełnie na forma byłaby tych piłkarzy. Być może, no zobacz, zobacz jak ten. Ej, naprawdę, znowu mi się przypomina Lech Poznań, to jest niesamowite, nie? <laughs> Ma na... nawiązanie do tego jeszcze, ma nawiązanie do tego. Przypomina wszystkie... mi się znowu zlepek indywidualności, że piłkarze, którzy naprawdę są dobrzy są pod formą. Autentycznie, nie ma okay. planu taktycznego. Kuźwa, wszystkie... rozmawialiśmy, rozmawialiśmy o tym, no, na wszystkie, a, wszystkie aluzje są do lecha. Wszystkie tak, drogi prowadzą jest... do poznania. Tak. Słuchajcie, słuchajcie tego. Był wywiad Dino Hotichem. Który, powie, był, który powiedział, że. No tak, powiedzieliśmy. E, tak, z tym Van den Brom, Wy wiedzieliście z tym, że Van den Brom, po wygranym meczu, kiedy piłkarze byli w kurzeni, to on się cieszył i mówił, że dobry mecz. Tak. I nie, nie to było, to ten e, cytat pochodził, e, chodziło o mecz z Patakiem Cynawa, tym mm -hmm. pierwszym. Gdzie piłkarze byli w kurzeni, a Brom e, mówił, że super mecz, że e, e, rewanżu ich zniszczymy, wszystko fajnie. Wiadomo, jak Szerwan potoczył. I teraz słuchajcie tego. Był, by było też komentarz o C Szawim w przewie Super Pucharu, że wszyscy myśleli, że on wejdzie, będzie ostro, a on sobie delikatnie powiedział, że nie źle, że jeszcze możemy to wygrać. No. No to czyli znowu powiązanie trochę cenerskie. no ja nie chcę już mówić, A no to ale... nie, no to taki trener no bez jaj nie trochę, nie? Ja rozumiem. No ale teraz już nie. tak... Mati, kamerka. No, znowu to samo. No. A, wróciłem. A. Aha, no, no, nie spodziewaliście się. Yy, no nie, no ja osobiście mm, uważam, że powinni go zwolnić. Bo to nie ma sensu. Według mnie on... No, według mnie będzie, jak chwilę przyjdzie luty, na mecz Napoli... Napoli nie, no, jak on, ma... jak, nie no, jak oni odpadną nawet z tak tragicznym Napoli, to o Jezu. No, Być blisko! Swoją drogą, ja tylko przypomnę, że na początku naszego podcastu dawałem Napoli na pierwsze miejsce. Są na dziewiątym miejscu, także nie jestem ekspertem od calcio chyba. No, ale, ale dobra, wróćmy do Barcelony. Yy, słuchaj, yy, takie życie, no. Barcelona, że z całym Napoli, bardzo to po. Pa dni temu grała chyba z Czoligowcem, prawda? I też wygrali lewo 3-1. Ferran Torres chciał uciszać no, piłkarzy, którzy na szóstą mieli do roboty, nie? Naprawdę genialny pomysł. Więc, więc nie dziwi mnie wygana Napoli z Barceloną, nie dziwi mnie zajęcie poza pierwszej czwórki miejsca przez Barcelonę. No ale jak są takie o ten są mi takie problemy, wiadomo, że. Ale nie wiesz, co jest najlepsze, że on naprawdę ma cały czas duże zaufanie wśród wo wodarzy o, Barcelony. Laporta naprawdę Laporta daje sobie rękę uciąć, że on będzie w ogóle, wiesz, na lata tutaj, nie? Że to będzie trener, który zbuduje wielką Barcelonę. I mi się wydaje, że on ma większe zaufanie u włodarzy, niż u samych piłkarzy, bo piłkarze ma mago dosyć już też. Możliwe, bo bardzo możliwe. do dokładnie to jest pod... na przykład Lecha. No niestety no, lech uczy się od najlepszych zachodnich klubów, chociaż w tym wypadku najlepszych, to Niekoniecznie. No to ma, dobra, powiedzieliśmy o Barcelonie, przejdźmy do Realu. I tym... Realu, a może do Viniciusa, to jego mecz. A to teraz, bo ja nie wiem czy ty mówisz o tym co nie, było... Nie, 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 nie. nie. O z Barceloną. A, okej. Okay. No super... zabawił, zabawił się chłopak, nie? No właśnie. Zabawił się. Tu się pięknie zabawił, tu się pięknie ty, zabawił. Tylko zabawił się właśnie przez to, że ta obrona, o której wspominałem jest... W pod formą i to powiedzieć, pod tak nic nie powiedzieć, bo są. No, bardzo sobie. Sekundę to w ogóle nie potrafi się skoncentrować, nie potrafi dobrze wyprowadzić piłki. A Raucho to był objeżdżany przez tego Viniciusa i Rodrigo, tak, 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 tak kontu... tylko. No, na koncu się wchodził i powiedział, że ma dosyć, że idzie do, do szatni. No, i nie chciał mu się grać, i chciał czerwoną zdobyć, albo może coś o Bugmachera było obstawione. Albo, albo powiedział tak. Taką samą ekipą, przecież swoimi kolegami, ja nie będę grać do szatni. Tak, się. Albo tak, powiedziałem, tak, może coś tam było ustawione u Bukmahera, ale dobra, już nie będę tutaj węszył. No nie, no nie, tragicznie. Naprawdę jedyny pozytyw to jest zabranka Lewandowskiego, bo naprawdę się zachował bardzo dobrze, było ładnie. Bardzo ładnie uderzył z pierwszej piłki, z powietrza. No to, jest też, to też, trzeba mieć jaja, żeby być tak krytykowanym i w takim momencie trudnym dla drużyny strzelić taką bramkę w tak trudnej sytuacji, nie? Bo równie dobrze wyobrażam sobie yy, sytuację, w której on źle uderza tą piłkę i piłka leci gdzieś w ogóle w trybuny. I pewnie potem. i była, i była beka No ale ten strzał mu siadł, rzeczywiście. No, ale to jest jedyny pozytyw yy, tego, co zrobiła Barcelona w tamtym meczu. No, generalnie różnica klas, nie? I rzeczywiście pokazało to, w jakim miejscu jest Real, a w jakim miejscu jest Barcelona. No, a teraz przejdźmy do tego gorszego meczu Realu. Oj, nie, masakra. Drugie porażki w tym sezonie, drugi raz Atletico, drugi raz na... na wyjeździe. I po ciekawym meczu, można powiedzieć, że mecz był ciekawy. No. Yy... Bądź, co bądź. No dobra, no trzeba. No trochę ja tam tego, tylko oddać na no, fakt. No udało im się, udało im się jednak nowy tym ale natomiast mi się podobał w tym meczu, jednak. No Bellingham, no kurczę. Nawet, że przegrał ten rad, ten a nie wiadomo co, jak ja on po prostu jest świetny. Miał, miał taką jedną sytuację, gdzie okiwał chyba z dwóch albo trzech obronców i poprzeczka była. Jezu, jest świetny, o, okiwał, poprzeczka była, to podanie na przy na 2-2, yy, naprawdę... A to a, akurat ja miałem teorię, że on tam chciał chyba strzelać, wiesz? Ale wyszło z tego fajne dośrodkowanie. Wyszło, fajne dośrodkowanie. wyszło piękne podanie. Tak, piękne tak, podanie, tak, ładnie tak, to tak, zrobił. Yy, siedz... mówię Siedziałem tutaj i mówię, no po prostu to jest... Yy... Pan piłkarz, i szczerze mówiąc, to na obecną chwilę według mnie jest lepszym piłkarzem od De Bruyne. Wiesz, że no on De Bruyne po kontuzji jest, nie? Dlatego mówię, że na obecną chwilę jest lepszy od piłkarza. No okej, okay, dobra, dobra, no dobra. No to powiedzmy, że okej. Okay. Chociaż De Bruyne miał ostatnio piękną asystę z Newcast Przepiękna. No, asysta. on też powrócił w stylu. Tak. I brameczka natomiast, strzelił. Natomiast wydaje mi się, że Bellingham oprócz tych podań umie dołożyć jeszcze. Właśnie gole i ten dobry co. So... Ale fryzjera to by mógł zmienić De Bruyne No. Cze, cze, ciężko cze, jest fryzjera, u niego no. Czepe, cze, cze. Ale no nie, naprawdę Bośmy szczerzy, no De Bruyne jest bliżej końca niż początku A jednak ten Bellingham jeszcze ma dużo przed sobą no tak to a... no, de, no De Bruyne to przecież jest ilo? Ma 31? 2? Coś takiego już lat Więc to, to już naprawdę No tam szybciej jest Arabii Saudyjskiej niż No no, <noise> zwierzek jest. Natomiast, no o Arabii Saudyjskiej na bo o to już na innym podcaście, tam też się ciekawe rzeczy dzieją. Yy, no, no nie wyszło ten Medżarowi, natomiast tam jest, mam takie też jeszcze gdzieś w widziałem, że od 1 stycznia do meczu z Atletico, nie wiem kiedy oni tam grali, który to była dokładna data. Jest to, to było kiedy? 18 stycznia? Osio 18, bo to był no. czwartek. To Real chyba rozegrał 6 spotkań? W takim krótkim okresie czasu jak nie więcej? I. No, graliśmy, czekaj, była Majorka. Czekaj, Majorka już raz, była w nowym Roku? Real, tak. Raz, dwa, trzy, cztery. To było piąte spotkanie już. No. Piąte spotkanie, właśnie. licząc dwie dogrywki. No. Bo tydzień wcześniej się Atletico po podogrywce Real wygrał jednak, a teraz po dogrywce przegrał. I czy tam ten mecz Atletico po prostu nie był już y, kolejnym meczem w tak krótkim okresie i po prostu y, y, no miał... Ale i tak, nie, i tak niesamowite jest to, że to co mówisz, ten Bellingham i tak zagrał niesamowite spotkanie, ale t, też, y, też ludzie dobrze pisali, że reszta drużyny nie dojechała do jego poziomu. Właśnie, nie dojechała i ja... No mówię... właśnie widzisz, nie dojechała przez tą intensywność, no nie jesteś w stanie zagrać takiego kapitalnego meczu. Dokładnie, dokładnie o to mi chodzi. Żeby tą intensywność, przez to, że tyle no to... meczów grają... Po prostu już nie wszyscy piłkarze dojeżdżają. Nie wszyscy piłkarze są. Mamy taki organizm jak Bellingham, młody, świeży. Niektórzy już mają swoje lata w tym realu, bo bądźmy, no, no mają. No tak, no poza tym też yy, też jest coś takiego, że. Kurczę, jakby to, jakby to powiedzieć, no. Po prostu nie jesteś w stanie. I, inaczej, real też nie potrafi. pokaż, że króla. Regularnie wygrywać. To nie są ich rozgrywki, zauważyłem. No, I, to, I to nie dlatego, że Real ma gdzieś te rozgrywki, bo widać, że Real ci stara i naprawdę nie odpuszczają, ale no widać, że po prostu im nie idzie. Ja też zresztą uważam, że okej, okay, Real był zmęczony, ale też troszkę nas własne życzenie przegrał. No sorry, te dwie pierwsze bramki, które stracił, tak, no to. Tak. to... Tam, tam, pierwsza to jest błąd druga to w sumie też jest błąd Który też, który widzisz, też jest w takiej fajnej formie ostatnio, a widzisz, no tutaj nie dojechał, nie? No bo znowu jednak jest to wykończenie tymi wszystkimi meczami i no ta eksploatacja zawodników jest yy, tragiczna momentami, patrząc na te terminarze, no ale no okej, okay, no wiesz. Yy, Real cały czas jednak jest walcą o te największe trofea, nie? Więc zobaczymy, tak jak jest. to będzie. A teraz takie przejdziemy jeszcze do pod Kolejnego takiego Tematu Czy Wiadomo, że znowu ta sama saga co zawsze Czyli Mbappé Znowu kontakt się kończy I co to nie jest moment, że w tym teraz Że jeśli Mbappé Olałby znowu Real To czy Real powinien w końcu zamknąć tą drogę I przestać o niego walczyć Bo tak. znowu, znowu be, Tak, znowu... a wiesz dlaczego? A wiesz dlaczego? Boreal już nie raz pokazał, yy, że jest w stanie sobie z niego poradzić. Że to nie jest jakiś gościu, który jest tutaj absolutnie konieczny. Mało tego, Mbappe to nie jest typowy napastnik, to jest bardziej gość uschodzący na lewe skrzydło. A na lewym skrzydle jest nie do ruszenia Vinicius. No i teraz moje pytanie jest takie: czy nie lepiej ruszyć po Halanda? Wiesz co? Yy, może kiedyś. Ja na razie uważam, że on jest za krótko w Anglii i chcę jeszcze pobyć trochę w City. Takie, takie o, mam wrażenie. Tak, tylko on ma tam taką specjalną klauzulę. a to, A to nie wiem, to nie słyszałem. No, on ma specjalną klauzulę. A jaką? No właśnie do hiszpańskiego klubu. Jakby przyszedł oferta z Zalu. Aha. Pewna kwota. Być może, no słuchaj, no nie wiem, nie napalam się na to. Tylko że. Na, na aktualną wiem. chwilę. Na aktualną chwilę, że mimo wszystko ten Mbappe, o którym mówiłem, że on jest jednak bardziej lewo poradziłby sobie na dziewiątce, mimo wszystko. Bo to jest na tyle świetny napastnik, że on by sobie tam poradził. Ale też prędzej widzę go w Realu niż Halanda, o, może tak. Okay, Jednak... um, Wiecie o co mi chodzi? Mi chodzi o to, że starasz się trzeci, drugi, trzeci raz o y, Bappé. Chyba czwarty, chyba nawet czwarty. Chyba nawet czwarty. I przypuśćmy, że znowu robisz wszystko, żeby go ściągnąć, a on cię na samym końcu jak znowu y, wystawia się, macie gdzieś. I takie proszenie się Bape, żeby on przyszedł, to dla mnie jest takie poniżanie się do tego stopnia, do tego stopnia żeby specjalnie go ściągnąć. A może wyżej trzeba mu pokazać, że yy, my się mamy gdzieś i miałeś swoją szansę tu przyjść, a teraz to mamy ci gdzieś i sobie się tuaj tym Perze. I nie zdobywaj yy, tytułów Ligi Mistrzów i w ogóle bądź ciągę za plecami, yy, przypuśćmy Halanda, za plecami yy, cały czas tego Messiego. wiesz, o to mi chodzi. No słuchaj, Haland y, jest młodszym zawodnikiem, już wygrał Ligę Mistrzów. No właśnie. Ja... Mbappe, Mbappe przez to, że postanowił siedzieć w PSG, dalej tego nie zrobił i nie zrobi, bo umówmy się, y, już też gadaliśmy o tym. Słuchajcie, no gdyby nie ten karny, który podyktował Marciniak z Newcastle, e, e, PSG by nie wyszło z grupy nawet. No, i dlatego my cały czas bo yy, mam to pytanie: Czy po prostu Real nie powinien w końcu powiedzieć, koniec? Mamy cię gdzieś. Tak, idziemy znaczy, jeżeli nie uda się tego lata, to powiem ci szczerze, że ja lata, już nawet. No? To ja już przestanę liczyć na to, że on w ogóle kiedyś przyjdzie do Realu i nawet powiem ci szczerze, kiedyś bardziej na tym ubolewałem, teraz będę mniej, bo Real rzeczywiście pokazał, że jest w stanie sobie bez niego poradzić. No, to trochę też zasługańcze od tego, że potrafił zrobić koncepcję taktyki tak. bez napastnika. To, to tak. szat dla niego. Tak. A dobra, kolejny temat taki na szybko, bo to jest związane trochę po części z Realem. Karim Benzema. Cody z Arabii Saudyjskiej. Dwa kluby walczą o niego. Dwa londyńskie kluby, ale Chelsea. No to, to słuchaj wiesz co, ja myślę, że Benzema może sam sobie pluć w brodę, że nie został jeszcze na jeden sezon w Realu bo myślę, że formą by dojechał, gdyby oczywiście nie miał kontuzji, bo w poprzednim sezonie miał te kontuzje i jednak to go troszkę zamęczyło, ale pomimo tego te pranki strzelał, więc to jest jego błąd. To jest jego błąd, tak samo troszkę śmieszna sytuacja z Hendersonem, który nawet pół roku nie pograł w Arabii i już poszedł do Ajaxu, nie? No, więc dokładnie. Widzisz, niby taka fajna ta Arabia, bo wie, duże pieniążki, ale jednak nie taka fajna, jednak te warunki są zupełnie inne, nie? Ten Henderson to tak, bądźmy szczerzy, yy, poszedł do Ajaxu i nie, żadnej wypłaty nie dostał od Arabów. Tak, tak. Bo unikał podatku i w końcu tak się okazało, że żadnej wypłaty nie dostał i 8 milionów mu przeszło koło nosa. No właśnie. To nie jest złe granie w Arabii. No. Więc to, to, to... nie, wiem, nie no. wiem po co w ogóle taki piłkarz zasłużony dla Liverpoolu odchodził i połasił się na jakiś słaby klub z Arabii. No ale no dobra, no. tak wracając do Benzemy. No to już, szczerze mówiąc, prędzej wolałbym go w Arsenalu, jeżeli w ogóle miałoby do tego dojść, no bo yy, myślę, że tych transferów już dosyć w Chelsea, a jednak Arsenal miałby w końcu porządnego napastnika, nie? Przynajmniej na sezon 2, tak mi się wydaje. Oczywiście, jeżeli Benzema by wypalił, nie? To chyba, to chyba jest wypożyczenie, biorę pod uwagę tylko, do końca a, sezonu. A, no to nawet, na, nawet jeśli wypożyczenie, no to też by była spoko opcja, tak naprawdę nic wtedy nie tracisz, nawet jeśli Benzema by nie wypalił... No to ten arsenal albo Chelsea wiedzą, że zaraz mogą, wiesz? Znaczy, go oddać. Polsce, y Chelsea mam mniej do zaoferowania niż Arsenal. No bo jednak Arsenal ma tu mistrzów. No. Ojcze. No, a jak ty uważasz? Jak od ligi angielskiej? On powie, że to Chelsea, bo Arsenal jest groźniejszy, przeciwnik ze <śleski> Nie, Nie, znaczy inaczej. Oczywiście, że Arsenal ma więcej, więcej do powiedzenia pod względem europejskich pucharów. Eee, I patrząc na to, że że Arsenal, eee, Kurczę, no chcąc nie chcąc, nie chcę już mówić o Garbielu że bo to 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 jest, to jest, człowiek, który, który jest w jednym jednym momencie jest bogiem, w drugim momencie jest antybohaterem tego, albo ma wieczne kontuzje gdzieś, czy coś i to jest takie, e, tego na pewno w jednej i drugiej drużynie by się przydało, taki, taki napas jak Karim Benzema, to na pewno, e, wydaje mi się, że jeśli miałoby do skutku, to bardziej no, mówię ten Arsenal pod względem europejskich pucharów, no bo umówmy się, Karim, Karim jakby już by miał wracać, to by miał wracać do klubu, gdzie, gdzie mógłby jeszcze się pokazać w europejskich pucharach tak naprawdę e, i. E, no to byłoby duże wzmocnienie e, dla, dla, dla Karima e, wydaje mi się, że poradziłby se w Anglii Przede wszystkim, bo to też jest takie pytanie, że, że tego, czy on by się tam poradził. Wydaje mi się, że... Ale to on jakby... On, sorry, że przerywam. On jakby miał y, Mati odejść to do Arsenalu albo do, do Chelsea to tylko na pół roku? Do końca sezonu? Mhm, mm takie są plany. Okej. Okay. On się nie no, czuje Alabi. On w ogóle chce Arabi odejść. Okej, okej. I wydaje mi się, że... Arsena na pewno zyskałby klasowego Znaczy klasowego, no Jednego z lepszych na pewno napastników Na, na, na świecie Wydaje mi się, że to Benzemy to byłoby też dużym plusem Ponieważ e, e, On by podłapał takiej Motywacji, żeby pokazać się na nowo I złapałby taki fajny vibe e, W sobie i trenowałby bardzo ciężko, żeby, żeby pokazać, że nie jest tylko już starym grajkiem, który, który po prostu już czeka na MK, tylko, tylko, tylko chce coś jeszcze osiągnąć. Nie? Wiadomo, że wiadomo, że każdy gdzieś tam wiadomo, że każdy gdzieś tam marzył Marzyłby jeśli chodzi o, o kibiców z Francji, że, że, że Karim wróci do, do ojczyzny, do, do swojego macierzystego klubu. Eee, jakim jest bodajże chyba Olympic Lion, tak dobrze mówię? Tak. Tak, mhm. dobrze. Dobrze mówię, dobrze. Eee, Ale wydaje mi się, że mimo wszystko No jednak Arsenal by wygrał tą, ten wyścig od tego piłkarza. I to dosłownie byłoby, to wyglądałoby tak, jak że zapaliłyby się pięć różnych świateł, Bolit Arsenal by wystartował, a Bolit Chelsea jeszcze by, nie daj Boże, pojechał do tyłu w pewnym momencie, więc... Tym no, bardziej, że wiesz, no Chelsea więc... ma tego Jacksona, tam jest Senkunku... Tak, dokładnie, dlatego mówię, że... Też tak, że Ar... nie, nie mogą na siłę Arsenal... każdego ściągać, że, Arsen... nie? że Arsenal to jest to jest, to jest, to jest lepszy wybór pod względem i pozycji Karima, bo omówmy się, Karim, porównując Karima a Garbilla Jezusa, no to to jest ogromna przepaść. No jest to przepaść, ich bez i... skuteczniejszy przede wszystkim. I przede wszystkim Arsenal by miał grajka, który, który miałby nosa, nosa w polu karnym i byłby tam po prostu i wykończył tą akcję, typowo. Więc, no. więc na pewno to byłby duży plus dla, dla kanonierów. Okay, okay. Tym bardziej, że wyobraźcie sobie scenariusz, gdzie taki Benzema wraca. Nie ma już w sumie dużo czasu, bo zostało 11 dni do końca okienka transferowego, ale wyobraźcie sobie, że on wraca i wygrywa taką ligę mistrzów z Arsenalem. Pierwszy raz w historii dla Arsenalu, gdzie Arsenal jeszcze nigdy nie wygrał ligi mistrzów. Nie? No toż w ogóle wiem, że to już taki bardzo odległy scenariusz, dream, ale Dream Story, to wisi trochę podaciałeś, ale nie, no nie Dream Story dla mnie to, że Real wygrywa, ale wiesz, ale nawet jeśli, no to taki mężczyzna mógłby wrócić do Europy i jeszcze zaznaczyć swoją pozycję, nie? Słuchaj, za Zawsze mógł ojciec powiedzieć coś takiego jak yy, pewien piłkarz Legi Warszawa Wszolek, To jest, kto wygra Liga Mistrzów w tym roku? Liverpool. <laughs> No też tak można powiedzieć, no może wygrają, no może im się uda, no, 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 no może, no może jakimś cudem, cudem będą te Ligi Mistrzów grali. Życzymy powodzenia, życzymy powodzenia. powodzenia. to może być ciężko, no według mnie nie mają żadnych szans na wygranie Ligi Mistrzów, no ale, no może. Zobaczymy. <laughs> 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 no dobra, dobra, ale przejdźmy do, do takiego bardziej kontrowersyjnego tematu, czyli zwycięstwo FIFA The Best. O boż weź. Bo to, kurwa. E, czekaj, no, kurwa. E, wy se pogadajcie, ja idę zrobić popcorn, bo to się na, na tego. Na, na no to cukru... mi się nasuwa tylko na K i na inne, bo. wyganie tego tofą przez Messiego to jest. no to jest cyk, to jest paranoia. Yy, wiesz co, ja powiem Ci tylko tyle i ja zamknę ten temat ze swojej strony. John Obi Mikkel, były piłkarz Chelsea między innymi, nie wiem czy to widzieliście, ale on został spytany na tej gali FIFA The Best ostatnio o Messiego. I on powiedział, że w ogóle Messi na to zasługuje i tak dalej, i tak dalej, że w ogóle bez dwóch zdań, nie? I dziennikarze się spytali czemu i tam zaczęli się z nim wykuzać, nie? On powiedział, no on strzelił 8 bramek na, na tym, na mundialu, on wygrał mundial i na co dziennikarze odparli, że to było w 2022 roku, nie? Ale on powiedział, że nie, to przechodzi na 23, czy coś takiego. On dosłownie tak powiedział. Ja teraz nie kituję, nie? Możecie sobie to znaleźć na YouTube, czy na Twitterze, gdziekolwiek. On na tego TikToku nie kituje, nawet. rozumiecie to, widzowie? On tego nie kituje. Ja mówię serio. Ja mówię serio. Ja bym was, widzowie, nie oszukał. Tak było. Y nie, 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 nie zmyślam. I, I powiem wam tak. No to jest śmieszne i też trochę pokazuje, jakby, jak wygląda fanbaza Leo Messi'ego, że on nie na opinii z mundialu. Takie jest moje zdanie. Oddaję głos Matiemu i ojcowi. Y... Messiu, tam chyba. Paj... Wyniki widziałeś, mi się wydaje. Kto ta... W czym Messi wygrał? Kto głosował na niego najwięcej? Kapitan, kapitanach wygrał. Kapitan? Kapitanowie Kapitanek. reprezentacji bodajże. I cenerzy, no. no i cenerzy, bo kibice i chyba dziennikarze głosowali na Halanda. Tak, Haland, o... znaczy ogólnie. Panowie panowie byli bardzo blisko siebie i wręcz pozytywnie na równi i zdecydowały głosy. Y głównie kapitanów reprezentacji. No. no. Więc... Yy, I ogólnie, I... głównie przez to Erling Haland nie wygrał yy, tego prebisytu. Bo kapitanowie no. chyba nie wiedzieli od kiedy głosy się liczą, od jakiego etapu. Dokładnie. Się w tym użyli. Dokładnie. Więc, yy, no cóż... Yy, Messi wygrywa... Yy, wydaje... Kurczę, mam takie dziwne wrażenie, że to jest takie... Ech, takie po prostu. Dobra. Niech ma. Niech ma na koniec kariery, nie? Zakończmy po prostu jego karierę takim mocnym akcentem, że wygrywa wszystko, co się da po prostu. Nie, prawie. Więc e, no. To jest. No nie, chcę po prostu o tym też się wypowiadać, bo to jest... To jest... to Dość mówię, to jest taki temat, że... E, ja do Messiego naprawdę nic nie mam. To jest według mnie na pryzmat jego całej kariery naprawdę znakomity piłkarz. Ale no umówmy się, ten jego sezon po prostu to nie był szczyt marzeń. I naprawdę, tak jak ty mówisz, Mati, te ludzie żyli po prostu mundialem. Tym, że po prostu Argentyna to wygrała. Znaczy, ja ci powiem, ja ci powiem, że ja czuję się oszukany drugi raz już przez. Yy typu takie typu właśnie nagrody. Pierwszy raz, kiedy odwołali, a miał wygrać Obed Lewandowski. Tak, 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 tak. I potem tak, tak, wygrał tak, tak. Messi. A teraz drugi raz właśnie, kiedy wygrywa Messi, teraz masz wygrać Halanda czy nawet u tego Mbappé. Ale no, bo szczerzy no, Messi, chyba też wysyłałem na, na, na grupę, prawda, że Messi, kiepski występ przeciwko Bayernowi w Lidze Mistrzów, przegana w US Cup Jeden gol MLS w ciągu całego roku i nie grał meczu od sierpnia, do końca roku. No, I wygrywam ma plebiscyt. Mamy. No, Ale... no, no. Ja naprawdę ja ostatnio nawet mojemu jednemu zionkowi napisałem, że on jak będzie stary i będzie miał człowieku 60-70 lat, to będzie dostawał te piłki, nie? I te wszystkie plebistyty nagród FIFA DBS bo, ja. bo je, jemu, mnie... da je, jemu dadzą potrzebać, że piłkę będzie wręczał. Tak, tak. Dla no, mnie to jest... jak się pojawi na Gali? Tak, jak się dla pojawi mnie, na gali, jest... bo to też jest... Nie jest, za cała trójka w ogóle się na gali nie pojawiła. No i mi się nie dziwię, no bo sami... Ja myślę, że oni też tą swoją... Yy, tą swoją nieobecnością pokazali, że mają głęboko w poważaniu ten, ten plebiscyt, nie? Że to po prostu ich nie obchodzi i nie, nie jest to dla nich nic warte. Wolą się skupić na swoich osiągnięciach typowo wojskowych, a nie tam jakichś śmiesznych nagrodach i tyle. Bo na przykład, o ile do menadżera... Z się nie mogę przyczepić, bo Pep Guardiola zasłużył. No to tak, to tak. Jeśli chodzi o bramkarza, no to to jest ciekawe. To, to też jest ciekawe. Bo to jest kolejny raz, kiedy w 11 roku jest bramkarz kurtuła, a nagrodę bramkarza wygrywa Edison. Wow. No super. Ja. Za finał! To ja nie. No nie rozumiem tego, bo. No dobrze, no. Okej, okay, no Ederson są wygrywa. No dobra, no może był najlepszy w tym roku. No nie, no nie będę, nie będę się sprzeczał. No ale ty dzisiaj wygrałeś. No to bądź ty jedenasty kolejny z tego roku. Ale to jest ta sama jedenastka roku z tego samego plebiscytu? Tego samego plebiscytu. To jest. To, no to, no to nie, no to, to jest dla mnie nielogiczne. To, już. to samo co rok temu Emiliano Martinez dostał bramka za roku, a nie było go w jedenastce. Może ten brał roku to jest jakieś pocieszenie, po prostu nagrał pocieszenia. Nie wiem, no nie wiem, no to tam jest po prostu. To, to, to w ogóle to... te plebistyty, bo są chyba trzy czy cztery, zróbmy jedno tak było, a teraz tak masz złotą piłkę, FIFA The best masz jakieś teraz Arabii Saudyjskie, tam był plebysty, co? Chyba Haland wygrał Sendonadi osta coś. Ostatnio, ostatnio, był, ostatnio był ten plebisty ty, piłkarza Azji, gdzie, gdzie Son wygrał, nie? No, no chyba no, no, no piłkarz Azji, no okej, okay, no co on akurat jest tym Az Az Azjatom, który chyba jest najlepszym obecnie, to nie no, mogę no, się tam... No. Ale Ronaldo był trzeci, na przykład. Aha, no to nie to by Azjatom. Nie, to chodziło, nie, to chodziło, w tym plebiscycie chodzi, chodziło o to, że to jest o y, piłkarzy y, azjatyckich lub piłkarzy, którzy grają w ligach. Może y, gdzie... ci to mam plebiscyty jeszcze je ciekawsze. Wiem, Ej, szczerze, ja, ja jako piłkarz to mi by się nie chciało na to wszystko jeździć, no nie, nie? No nie, no sorry. no Naprawdę, to sory i Musisz się elegancko ubrać, wielce jeszcze lecieć do innego kraju yy, z ligi, w nie, której garnik. grasz. Nie. Dawaj, dawaj, kupujesz garnitur na, na każdy plebiscyt, nie? Na każdy plebiscyt tak. inny garniturak. Tak. Nie, naprawdę, szkoda gadać. Znaczy, wiesz, to w ogóle... Siedziałem y, przed telewizorem i czekałem, aż ogłoszą y, zwycięstwo z piłki. A teraz to w sumie tak. Trochę, trochę cię przycięło. A kiedy dokładnie? Jak się Przez wypowiadałeś? No piłkę Jezu. Dobra, tam. Ja nie, nie będę się powtarzał. Same kłopoty na tym podcaście, gościu, weź. No Słuchajcie, wydaje mi się, że powinniśmy teraz przejść do największego tematu. Bo to były małe tematy. Czyli do naszej ukochanej Ekstraklasy Woo! Jedziemy! I co się przez te dwa tygodnie działo w tych jakichś klubach naszych? Bo albo się działo... Wiadomo, że już tydzień kluby na obozach są No co? No, no, no... Poznań do czadu, nie? No, właśnie, nie wiem od kogo tu zacząć, ciekawego, bo trochę tu jest. No, od Poznania mamy rozpocząć no, znowu? Nie, zacznijmy od, od tego, od, 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 od y, mistrza, niech będzie Ci. Zaczynamy od Rakowa. No dobrze, no, no, niech będzie. Zaczynamy od tego kochanego Rakowa. No, Raków wyleciał na obóz. Jak się nie mylę, dzisiaj albo wczoraj, jakoś dopiero. Eee, no co, Raków. Raków to ja nie, ja nie rozumiem, bo Raków to sobie taką kadrę tworzy, on Jezu ma już 34 piłkarzy w kadrze! Ja nie wiem, oni chyba na rekord idą piłkarzy! Oni wszystkich oni... będą mogli w ogóle zgłosić? No nie, no bo oni ciągle robią transfer, oni cały czas robią transfer. To hmm. jest po prostu fenomen, bo ta szukam, żeby Przedstawić transfery zimowe, bo okej, okay, kupili tego Eniko Otieno, czyli lewego y, jakby wahadłowego z aek -u. kupili Bamkaza, y, kupili y, Myszola z Krakowi, kupili Naszodek środek Rodina kupili dzisiaj potwierdzenie znowu kolejnego napastnika młodego z zagłębia Masiak, y, Katpa Masiaka, y, Wypożyczyli y, Petra Bracha z, z FN Waroszu. No to mamy dwa, cztery, 6 transferów. 6 transferów na... na nie wiem, no nie no to, to takie... Żeby ta kadra zaraz za duża nie była w tym Rakowie. Nie no, no bądźmy szczerzy, no oni nie grają w Pucharach Europejskich już. No A nie. A wywalczą? I Puchar Polski, no. No, no akceleracje tak, się no. szykują, tak. I na 34 piłkarzy... 20 są obcokrajowcy. czyli prawie 58,8%, prawie 60% kadr są obcokrajowcy. A wiemy, że raków za bazą młodych piłkarzy nie wprowadza do zespołu. No nie. Wiesz, ten... żeby, żeby to u nich jeszcze za bardzo szatnie nie rozdzieliło, nie? Bo tak każdy z innej parafii to też tak kurde średnio. No, no i teraz tak. Co ciekawego, yy, właściciel. Yy, Świeczewski yy, chce zrobić, jakby taki tworzyć, co, yy, taki, jakby kru, kupić kluby, yy, które byłyby klubem yy, do wypożyczania piłkarzy z Zakowa. Mowa jest ostatnio o jakiejś klubie z drugiej ligi, chyba słowackiej. I w ogóle yy, Świeczewski, jakby chciał zmienić ten Xcom jego, jakby taki. Teraz tu zobaczę, jak to się naz chciał nazwać. Czekamy, czekamy. Tak, tak, dzisiaj czytałem, tylko nie chcę teraz przyjaźnić się jaką. No właśnie, trzeba ja na szybko tak teraz to znajdę. Hubert nie śpi. Nie zaraz śpię. Zaraz, zaraz znajdzie. No, Tymczasem no, godzinę tam. później mam, mam. Ma. Yy, chcę zmienić, jakby na coś takiego jak XCOM Football Group. Wow! To się bawią w City Football Group. Trochę. Dokładnie. Chcą mieć w jednym właściciel mieć parę klubów, gdzie będzie mógł sobie wypożyczać piłkarzy z jednego do drugiego klubu. Właśnie, chcą, coś coś robi na. na... W ten sposób jak City Football Club, gdzie właśnie mamy Manchester City, New York City, Palermo, Zielone, Belben City i takie te inne kluby. Właśnie Czeski, czy zrobić to, to samo. Czy zrobić to, to samo jak Red Bull ma, czy że ma Salzburg i Lipsk, że ma inne kluby. No to nie, to nie chce robi, no i w sumie, wiesz. I tak jeszcze Raków nigdy nie dorówna Lechowicz, czy Legi, czy Wiśle i tak dalej. Wiesz, on może mieć jakieś swoje wizje, niech się skupi przede wszystkim na Rakowie i. No. Może mieć. No dobra, a to tak, jeśli chodzi. Ci jestem ciekawe, jeśli chodzi o wyniki należy, Raków nie rozegra spotkania towarzyskiego. Więc nawet nie można stwierdzić, jaka forma jest tych piłkarzy. A wiadomo, za. Ej, niech sobie dobra... złośliwy, ale oni robią tyle transferów, a naprawdę z stadionu nie chce im się rozbudować. Nie, nawet pieniędzy nie dostaną, tak obiecał im Matur Mawiecki pieniądze na rozbudowę stadionu, tak się okazało, że ja tych pieniędzy nie dostaną w ogóle. Aha. <grym> Więc w ogóle ich politycy zrobili nie powiem w co, ale no. Yy... Kakao. kakao jaka można tyle powiedzieć, nie wiem co się dołoży do tego Rakowa, coś jakieś ciekawostkę, coś wam się w... rzuciło ostatnio w oczy o nich w mediach. Nie, no wiesz, na razie jest taki te martwy punkt, nie, no bo są tylko te sparingi, i tak w sumie czekamy do tego lutego, nie, żeby no zacząć rozmawiać dokładnie o tej lidze, jak już wystartuje liga, ta runda wiosenna i tak no dalej, dobrze. nie. To jaki mamy kolejny klub? No, yes. no nie wiem, co tam chcecie, no co, Legia Warszawa? Dawaj Legię, pojedziemy. O Legii star... mamy, jeszcze, mamy jeszcze pod temat, o Legii. Pod Dobra, bo nie będzie legia. Ogólnie Legia widzę, że dwa mecze, dwa zwycięstwa na towarzyskich meczach. No ale z Olimpią Elbrąg. No bądźmy szczerzy, no. Taki, taki mecz, że trzeba wygrać, nawet towarzyski. Yy, no Legia, Legia zrobiła transfer wychodzącym. Sprzedała lisza. Do Atlanta. Do Atlanty. Mhm. Do Ameryki. No i teraz jest dobre pytanie. Czy za kogoś? Klisza jakimś piłkarzem, czy kogoś kupią. Bo z tego co wiem, to. No, Kostelniaci był trochę wkurzony, bo nie chciał, żeby ślicz odchodził. Yy, Mioduski znowu ma plany, żeby przesunąć Augustyniaka wyżej. I za bardzo transferow by nie chcieli robić. No, w sumie, ale w sumie ciężko się im dziwić, bo na środku obrony to oni tam mają dosyć tych zawodników. Augustyniak, okay, Augustyniak to... może zagrać na szóstce, jest elitim. No i w sumie, czekaj, tam jeszcze był jakiś gościu, tylko teraz zapomniałem, kurde, tego... Telaha, er Telaha, er no ten albańczyk taki. Tak, 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 I, tak. I on wypada na dwa, dwa, trzy tygodnie co najmniej. No w, i brakuje tam w środku pola mimo wszystko, nie? No właśnie. A przysłuchamy Augustyniaka i pamiętajmy, że Legia no gra tylko No gra tylko Mobrońców, tylko że tam akurat jest ich dużo, bo jest yy, kapładi jest I Pank, Panko Więcejszyk, Ribeiro. Ribeiro i Bach, no to mamy pięciu. No to dosyć dużo, powiedzmy, nie? No ale pamiętajmy, że Legia się ma ligę konferencji. No ma ligę konferencji, ale no to co? ich problem, nie? To, można tak powiedzieć. No, ja nie mam, no ich problem, no oczywiście. Oj, i kupi tego Japończyka teraz, no to... Ale on będzie chyba ofensywnym pomocnikiem. No. Ale ja mam takie tutaj się podkategorie o ich kapitanie. E, <słyska> <słyska> złe Bo wyszedł ciekawy temat, że on jest bardzo... wiadomo, że jest hamem na boisku. W stosunku do innych piłkarzy, ale on jest bardzo hamem w stosunku do własnych kolegów w szatni. Takim, że normalnie powiedział, że on, on danymi piłkarzami nie będzie grał i koniec kopka. Ale tu o, nie wiem, to nie wiem, czy to kurczę, to. On może ma też taki cięty humor i yy, sam zna, sami znamy z doświadczenia, że sami lubimy być dla siebie. Nie mówię, że akurat my dokładnie, ale na pewno no, w sytuacjach codziennych z kolegami lubimy być dla siebie tacy, wiesz. Tak, tak. Tylko wiesz co, tam chyba też była informacja z drugiej strony tego piłkarza, że faktycznie to nie było za, za, za sympatyczne właśnie powiedzenie, bo takie rzatek albo coś, tylko faktycznie on taki jest, bo była sytuacja, że on nawet powiedział, że on nie będzie cenował, dopóki ten piłkarz scenuje w pierwszym składzie i musiał go Kostan na przesunął do, do rezef, bo inaczej to zły powiedział, że on nie będzie cenował tymi piłkarzami. To taka nawet, mentalność, mentalność gwiazdeczki tak, trochę nawet była, nawet była sytuacja, że pytał się dziennikarza, czy tam yy, fotoreportera, czy ty, czy ty grałeś piłkę On powiedział, że tak Ale nie gra teraz I on powiedział, no widzisz, a ten chłopak yy, gra w piłkę i gra tak samo chujowo jak ty Przepraszam za przekleństwa, ale no cytuję go No tak, tak, no wiadomo No słuchaj, nowy kontrakcik Większe pieniążki, że złe wieże z gwiazdą, to już troszkę tam PMK odbija, nie? Jednak jest ta mentalność warszawiaka chyba trochę w nim No kurczę, tak właśnie mi się wydaje, no... W... Jestem ciekawy, jak to się teraz na ligę przełoży Znaczy, teraz... ja nie rozumiem, jak możesz, jak możesz być liderem tak, tak wielkiego zespołu, jakim jest Legia I robisz takie akcje w ogóle, nie? No nie wiem, no ja jakbym miał... Ta... No, nie, no ja nie, nie potrafiłbym takim... Jakby... W sytuacji, którego... gdzie, o... gdzie Legia rzeczywiście chce... Yy... Oni cały czas mówią otwarcie, że oni pomimo tej dużej straty chcą walczyć o mistrzach, chcą walczyć o tę ligę konferencji, jak najdalej tam zajść. Bo wiadomo, że to są punkty do rankingu i też duży przychód dla Legii w budżecie. I on w takim momencie sezonu robi coś takiego. No. No okej, okay. no jeżeli chce tym podzielić czat, chce zepsuć atmosferę, spoko. Nie mam z tym problemu. Może chociaż LEG na tym w końcu coś skorzysta. No to możemy właśnie przejść do Lecha. O, tutaj jest taka forma, że. Uła! No Parę spraw. Znaczy, powiem tak, nic się nie zmieniło, tak? Nic się nie zmieniło. Jest no właśnie, nic się nie zmieniło. Forma. Jest forma. Jest stabilizacja. Znaczy, ogólnie Wam powiem, że forma stabilizacja jest, ale ja mam dosyć już tych wszystkich meczy w Belek i tej turcji. To się robi tak. farsą. Każdy, każdy z kibisów na to narzeka. To się robi falso, i to nie tylko Olecha, to chodzi o wszystkie kluby. Wszyscy tam jeżdżą, wiem, że jest tanio, ale bez przesady. Naprawdę można le lecieć do Hiszpanii i mieć pogodę. Albo na przykład pamiętam Lech też kiedyś do Cypru latał. A bo na... Na i tam jest pogoda, tam nie ma. Tam tam, 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 są fajne boiska fajnie tam się gra. No. Tylko widzisz, on... tylko widzisz, jakby oni polecieli znowu do Cypru albo do, do Hiszpanii, to zamiast o, tre... o treningach myśleli i o palemkach yy, we swoich drinkach. Na no, polu... ale tak samo, a, no ale w Turcji tak samo ojciec, się no. no wiesz, jak to jest, nie? No bądźmy szczerzy, no... Pro Ty bardziej, za... że wiesz, od, od, od tych opadów ta murawa też się robi grząska, nie gra się tak fajnie. Yeah, yeah, yeah. tak. Widzieliśmy bamkę trzecią bamkę, no. No nie, no nie, to, to, jest, to jest kabaret, nie? To jest kabaret. Znaczy ogólnie do samego meczu wydaje mi się, że jest ten problem, miałby z salamon, miałby z mocnieniem a po tych meczach towarzyskich to ten salamon tak. Nie wiem, no znowu mu się forma bo biega jak taki yy, wojak z węglem, no nie jakby miał z tyłu jakiś w plecach, bo naprawdę o troszkę biega. Milicer, widzę nie dojeżdża za bardzo nie, fajnie, bo... oni po świętach to muszą zrzucić, nie, te pierogi i to wszystko. Okej, okay. okay. mogę ich zrozumieć, że e, Linz było, w, e, kończyło obóz, a Lech zaczyna i że lek ma te treningi, właśnie są te ciężkie nogi, te, te najgorsze treningi i dopiero te lekkie nogi będą właśnie za przyszłym tygodniu, czyli na meczu z Szaktałem i z Mariborem, bo będą już, obciążenia będą mniejsze i mają mieć te lżejsze nogi, więc tam powinni pokazać już jakiś może coś lepszego. Natomiast trzeba wyróżnić jednego piłkarza znowu w lechu. Tego samego zawsze Czyli Krzysia Welde. Bo bądź co bądź to chyba najjaśniejsza postać była tego meczu towarzyskiego. Yy, no, ale wracając do, do, do transferów, bo to też ciekawe. Leknie nie panu transferów zimą? Nie no, hadra jest kompletna o co A po ci co chodzi. No, i jeszcze trochę się zawiodłem. Bo uh, ten rumak powiedział przed uh, obozem, że uh, planują jeden transfer. A nagle się okazuje, że są na obozie i nie będzie transferu, bo są świetni piłkarze. A wiemy, że prawdopodobnie wypada im Artur sobie. Wiem, że to jest trzeci napastnik Lecha, no, ale wypada im Artur sobie. Prawdopodobnie do końca sezonu, bo. Więc zadła, prawdopodobnie poszło po tym meczu. I no, robi się problem taki, że masz tylko Iszaka, Szymczaka. No i Markwińskiego ewentualnie. I teraz przypuśćmy, że Markwiński gra, isza gra i z ławki tylko na napastnika puszcza Szymczaka. Przypuśćmy, no, który, czy... który też jest naprawdę... Właśnie. I teraz, Pozostawia czy... wiele do życzenia Filip Szymczak ostatnio. Bardzo Szymczak to wiele to, do życzenia. Szymczak dostaje kontuzji, nie wiem, dostaje Iszak kontuzji, nie grałem na przykład miesiąc. Masz miesiąc, bez jednym napastnikiem gasz. Hmm. No. Jeżeli tak robimy... To tak? robimy powrót rejsa. Albo, robimy, albo ściągamy, jako dziesio, ściągamy dziewiątkę, albo ściągamy dziesiątkę i przesuwamy akwisję na napad. A to nie lepiej, właśnie, Sołzę dać na, na, na dychę i Marchewę tam próbować? Nie bo, nie, bo Sołza nie będzie dziesiątką w lechu już. Oj, no to to może być błąd. Sołza ma ześć niżej, na ósemkę. Na dziesiątkę, jeżeli już to ma być próbowane, Ali Golizadek. O, no tak, no w sumie on też może to. Hmm. Tylko wiesz, my tak, my tak debatujemy, a i tak już raczej z tego sezonu nic nie będzie. nie? No, ewentualnie, Puchar polski. Znaczy, nie pada taka, że w, y, luty pokażę, Luty pokaże i. Tak, bo tam jest słynny terminarz, nie? Wszystko pokaże, co jak będzie. No. Y, możemy wszyscy dać do drugiego polskiego klubu. No, dzisiaj piękny sparing, Warty. Piękna porażka z widzewem. No, no powiem wam, że jak tak dalej będzie, to Warta staje się kandydatem do spadku, według mnie. A tam cały czas jest Szulczek, który jest podobno tak wychwalany, ale no kadra nie dojeżdża. Kadra nie dojeżdża i no ja się boję, że Warta może mieć ten sezon bardzo ciężki. Może być na końcówkę sezonu. Zwłaszcza, że popatrzą na Kluby z dołu tabeli, przypuszczą taki ruch ruchorzuch, który się zmacnia piłkarzami, dużo transferów robi. Puszcza niepołomicie, cenuje u nas w kraju, tutaj. I nie dziwię się, jak będzie lepiej przygotowana od wszystkich tych zespołów, co pojechały do Turcji, i urwie punkty niektórym zespołom. No, co tam jeszcze ciekawego? No, Śląsk w przygotowuje się w Chorwacji. Dwa mecze, dwie porażki na razie. Ale dzisiejszy mecz, z tego co wiem, oni grali się z Hajdukiem Speed, i z tego co słyszałem, to prawdopodobnie je... mecz był ustawiony przez sędziego. <grym> Dobra. Wracamy do, do starych czasów. Tak, Mecz był ustawiony przez sędziego i tam, no tam się ciekawe robi powoli. Yy, Jagelonia, no Jagielonia zagrania, że tylko jeden z motorem yy, Lublin i też no muszę powiedzieć, że 0-0, więc no też ciekawie. Natomiast, yy, no to tutaj piłkarzy ciekawie ściągnęła, bo no ściągnęła dwóch tutaj, jednego yy, zawodnika Kosowa, Obrońcę, Aliti z Ajką, Ajku to Stockholm. drugi piłkarz w ogóle z tego klubu przychodzi do Ekstraklasy, zobaczymy. No i ściągnęła tutaj napastnika z Zodem z Niemiec. Więc no bo trzeba powiedzieć, że jednak Jagiellonia w tych transferach latem, no te transfery były ciekawe i wszystkie wydaje mi się, że udane. Więc zobaczymy te zimowe transfery. A Nocia odnotowała, że ich tenel przedłużył kontakt. No, to jest bardzo no. ważna informacja dla Tak, To jest bardzo ważna to, informacja dla tak, Jagioloni, bo wskazywał się Agielonie, że nad tym tenelem nic za bardzo nie będą potrafili zrobić. A no, jednak ta Agielonia, drugie miejsce. No, zobaczymy teraz na wiosnę, co z nimi będzie. Hmm. Y tak jeszcze ja myśleć, jakiś tu polski klub coś ciekawego, no Pogoń Szczecin chyba tutaj pięknie. A ze tak... Śląskiem jak? Ze Śląskiem spytam, bo... Dwa mecze, dwa mecze dwie porażki, Dwa mecze dwie porażki, Z dynamem chyba żarze. I... Dobra, dobra, bo już okay. Pogoń chyba wygrała. Teraz wczoraj grała dwa mecze, dwa wygrała. Jeden mecz chyba nawet wygrała z rezerwami swoimi, juniorami rezerwami I dzisiaj chyba grała też z nie mylę, właśnie pamiętam dzisiaj grała, choć się nie grali. To wczoraj te dwa mecze zagrali, no i trzeba dwa mecze wygrane, więc no na że pokoju, ale z przeciwnicy raczej nieznani byli, bardziej tacy tam druga liga może. Tak ta byle by ta... zagrać, odklepać i tyle. No chyba jeden to był w drugiej ligi węgierskiej czy coś, więc byle by zagrać, odklepać, dokładnie. Yy, no widzę, no, widzę wygrał wiadomo, yy, no Górnik, o tu trzeba powiedzieć, no bo jednak odejście Jokoty, no to jest duża strata dla ta Górnika. Tak, no. To jest duża strata. Mogą mieć problem w tym sezonie. No Tę to jest duży problem. A tam widzę, że, nie, że bardzo wzmocnienia nie ma. A i odejście do doka do ruchu chorzów. Oj, tam wzmocnień nie ma i. No może być ciężko. Coś, coś może być ciężko a, na... A wiesz co, mi się wydaje, że ten górnik się utrzyma. Są słabsze drużyny, chyba. Nie, ja nie mówię, że ma spaść, ale no. Wiesz, górnik ma siódmą pozycję i tak. Zawsze można był walczyć o, wiesz, wyższą lokatę, a wydaje mi się, że jednak to takie dziesiąta pozycja, nasta będzie gdzieś... No, no. Znaczy wiesz co, ja myślę, że i tak ten klub może się na razie cieszyć, że są stabilnie w tej ekstraklasie i widmo spadku im raczej nie grozi, nie? Bo no, ja by... Tak plen... tak, tak. Prędzej oni... Bo to na razie jest klub, który prędzej miałby spaść niż, niż zrobić coś w górnej części tabeli, nie? No bo wiadomo, że tam budżetu też zbytnio nie ma i no jest jak jest. Jest jak jest, no ŁKS, ŁKS ściąga ciekawego piłkarza Duńczyka, Dulmisi yy, Który przecież grał w takich klubach jak Betis czy Lazio no. no, to jest obrońca Więc no, zobaczymy, zobaczymy no. Ale wiesz co, też już było dużo tych zawodników w klasie Co mieli tam wielkie kluby w CV, a potem nie wypalali Właśnie, a potem nie wypalali, dlatego ja jestem po prostu ciekawy co, so, no pokażę, no, musić, musi robić transfery, bo musi się odna w końcu. Yy, no będą chcieli, no nie, no, no nie chcą spać, no wiadomo, że nie chcą spać. Będą musieli robić transfery, żeby coś tam się odbić od na. No, to jest normalne. No. To jest Wiadomo, jak też tam sprzedaje tych swoich piłkarzy, bo też teraz kupili, teraz chyba Semedo sprzedali. Yy, sprzedali Semedo, sprzedali Heldera Sa. Kogoś tam jeszcze chcą teraz sprzedać właśnie z Jezu, kogoś tam z... kogoś napastnika, nie wiem czy yy... chyba Leonardo Doroszek chcą sprzedać, jak się nie mylę Też yy, tego chcą, go sprzedałem takie. Kupują zawodników, pół roku zagrałem po, po pół roku ich sprzedają, no nie wiem, no zobaczymy jak to będzie. No, no cóż Dużo jest tych egzotycznych nazwisk w naszej polskiej lidze. No to prawda. No jest, no jest, dużo tych egzotycznych jest. No Natomiast no, zobaczymy kolejny tydzień. W tym tygodniu te kluby będą gra, będą niedługo niektóre wracały już do kraju. Bo jak się nie mylę, to chyba Lech Poznań kończy w tym tygodniu obóz, najbliższy co będzie. I co? No i zostało 3 tygodnie i... Wraca Ekstraklasa. Wraca Ekstraklasa I no. Byle lepszą pogodą niż w Turcji. No, tak. no miło, by, miło by było. Naprawdę. Miło by było. Lepszą pogodą niż w Turcji. No, brakuje trochę tych meczów Ekstrasa. Już chciał się pójść na stadion i obejrzeć coś. No. No, Mam to by, To prawda. To prawda. Chce się wrócić, chce się obejrzeć. Dokładnie. No dobrze, w takim razie Zostało e, nam jeszcze w sumie 20 minut Mamy godzinę 45 na liczniku Znaczy godzinę 39 z haczykiem eee I ja taki na, na ludzie do Ciebie Mati temacik e, Może czytałeś, może nie czytałeś Ale jestem ciekaw co o tym sądzisz e, Temat jest z świata królowej motosportu. Z F3 dokładnie, nie F1, tylko F3. Bo doszły do nas wieści, że mamy kolejnego Polaka, mamy Polaka w wystawce F3 na przyszły sezon. Jest to, jest to Kasper, Kasper Sztuka, który podpisał umowę z EMP. MP Motorsport. Jeden z czołowych zespołów tamtej, w tej dywizji. E, jest też oczywiście w Akademii Red Bull'a. No i pytanie, czy to nie jest jakieś, no to nie jest szansa Kacpra właśnie na to, żeby stać się e, powoli małymi słowami następcą e, Roberta Kubicy. Masz oczywiście. Oczywiście, nie? Oczywiście. No mamy mało, mało mamy tych kierowców, no bądźmy szczerzy mało tych kierowców Na dobrą sprawę ja osobiście Tylko Kubica Roberta no Kubica, tylko jego kojarzę z Formuły 1, żadnego innego kierowcę. Znaczy bo nie było innego nie? <t idee> no bo nikt inny się nie przebił Bo nikt nie się nie przebił, no I wydaje mi się, że Kacper może być taką sobą Może być Bo I ja, bo ja ja, ja mu tego życzę bo, bo Sturman zdobył włoską F4 tak naprawdę e, został mistrzem tam w ogóle więc, więc rewelacja teraz podpisał umowę z Akademią Red Bulla tu z M, MPS Motorsport. E, bardzo w ogóle mądrze zarządza swoim karierą Kacper bo Kacper przed podpisaniem umowy pod, powiedział takie słowa, że on pójdzie do F3 ale dopiero w momencie gdzie Zgłosił się po niego jeden z topowych zespołów, tak naprawdę. Czyli on nie chciał zrobić tak jak, tak jak in, in, inni Polacy, że poszli do jakichś zespołów coś ala Williams i tym podobne, nie? Tylko poszedł do już takiej konkretnej ekipy. O. No słuchaj, no ma no, taką drogę, taką wybrał, no bądźmy szczerzy, tej Akademii Red Bulla, no, jednego z lepszych przecież. Yy... Teamów w Formule 1, no słuchaj, no tylko trzeba się piąć, no, no musi być, czasami trzeba, trzeba powiedzieć, kiedy, że nie, za nie zawsze do każdego klubu, yy, dużyny zespołu można iść, trzeba mieć jednak tą granicę, że no jeszcze lepszym i jednak woli się być tym lepszym yy, teamie niż tym gorszym. No tak, no oczywiście. A jemu tylko trzeba, no i no może za jakieś 5 lat zobaczymy go w Formule 1. Byłoby miło dla, dla polskich kibiców tak naprawdę zobaczyć znowu polską Byłoby flagę miło, w, bo... w wystawce. Naprawdę nie ma co... A, w, tym... a myślisz, a myślisz, że a myślisz, że na przykład skoro on jest w Akademii Red Bulla, nie? No. Myślisz, że on mógłby być na przykład supportem... Maxa? Ale teraz czy ogólnie później? Powiedzmy za te 3 lata, 3-4 lata. Tak, tak mógłby być, mógłby być taki, bo by uczył się od, uczyłby się od Maxa. Tylko o, tylko widzisz, czy na to sobie pozwoli Red Bull, bo wiadomo, że Red Bull by chciał wygrywać. Znaczy Konstruktor... inaczej, wygrywać by wygrywał, nie? Jeśli chodzi o Mistrzostwo Kierowców, to na pewno. Ko... Ale konstruktorki? Konstruktorki byłoby może gorzej. Choć, o, chociaż chociaż patrząc, patrząc na to, jak, jak Kacper. Znaczy inaczej, trzeba obserwować Kacpra, jak se poradzi, wy... po pierwsze, formule. W yy, formacie tych wyścigów, powiemy, że F4 zupełnie ma inne formaty, mają zupełnie inne tory, tak? Bo włoska F4 głównie bazowała na włoskich torach tak naprawdę. Yy, a teraz Kasper będzie jeździł w tych samych, na tych samych torach, co będą, co będą się ścigali kierowcy Formuły 1. Więc i w tych samych przedziałach, no bo to, bo wiadomo, że jest harmonogram, że F3, potem jest F2 i na końcu wiadomo, że jedzie F1, tak? Więc, yy, więc tak naprawdę w tym momencie, no Kacper yy, ma ogromne wyzwania, ale wydaje mi się, że się z tym yy, jak najbardziej będzie chciał zmierzyć i sobie poradzi. A znaczy, wiesz co? Ja w ogóle mam takie zastanowienie, czy on by nie mógł być na razie trzecim kierowcą po tych trzech latach? Yy, chodzi o, chodzi o rezerwowego kierowcę, żeby tam tak, w razie, tak, w razie uczył, tak. się już, uczył się już w Red Bullu. No, o to mi chodzi, no. I potem być drugim kierowcą. Wiesz, tak naprawdę, że póki co ewentualnie jest zawsze jeszcze opcja Alfa Tauri. Chociaż wiadomo, że tam. Yy, 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 Przyszłość Alfa Tauri jest teraz niepewna, ponieważ e, powoli będą wkraczać z przepisem, że nie może być właściciel mieć dwóch, dwóch teamów, nie? Więc Helmut no Marko... to nie, to nie, to nie, to, więc, to nie. Żeby... Więc, więc e, doktor Hel Helmut Marko by musiał sprzedać tak naprawdę za chwilę Alfa Tauri komuś. No i pewnie to zrobi. Bratu sprzeda. Siostrze, kuzynowi. Wszystko <noise> zostanie w rodzinie. <noise> tak, dokładnie. Więc, e, więc tego. Ale... Trzeci kierowca jak najbardziej. Kasper by mógł, mógł tam iść już, nie? Tak naprawdę za te trzy lata. Problemy za, za te trzy lata, ale... No, by musiał być... No on by musiał być teraz pieruńsko skuteczny. By musiał po pierwsze wygrać F3 i diametralnie przebić się do F2. Nie? No. Więc Kasper ma ogromne wyzwanie w tym momencie. Poczekamy, zobaczymy. W marcu zaczyna się sezon F3. Tak naprawdę. Więc, więc pierwszy wyścig w Bahrajmie, zobaczymy, jak mu pójdzie. Trzymam kciuki oczywiście za Kacpra. w tym momencie, bo, bo to jest, wydaje mi się, fajny smaczek, że, że Polak jest, jest już w tych, tych strukturach FIA, jest w F3. I trzymam kciuki, żeby to był ten Polak, który w końcu przebije się do formuły i zastąpi godnie y, Roberta Kubice. Dokładnie. Więc, więc e, za to trzymam kciuki. Mamy jakiś temat jeszcze? Znaczy wiesz co, chciałem jeszcze powiedzieć w ogóle, że e, Lee sprowadził cały czas Leverkusen i mówię, pierwsza Polska Leverkusen by była... I wygrał, I wygrał Leverkusen 3-2. nie widzę, że Leverkusen wygrał 3-2. Ale to dobrze, bo może w końcu się, może w końcu się skończy hegemonia Bayer, trzeba w to wierzyć znaczy jest 7 punktów przewagi kula nad Bayernem, ale Bayern ma 2 mecze. Bayern ma no, ma mecze zaległo, no. Ale ten Bayern też tak nie przekonuje, za może w końcu się uda. Nie, nie Damy przekon... to jest cud, że Bayern ma... cud. Hit, że Bayern ma po prostu na 16 meczy ma dwa i jedną porażkę. Bo ja nie wiem, bo co Bayern widzę to za bardzo on mnie nie przekonują swoją grą. No, jest je są takie jest takie jechanie na oparach i to liczenie na Keina cały czas. No. Jakby nie patrzeć, okay. nie? Dlatego... Nie, okay. ja, na, ja naprawdę życzę, bo Szabio Alonso się wykazuje niesamowitą... Niesamowitą taką... Takim polotem się wykazuje nie, nieprawdopodobnym, że on... Wszedł z buta i od tamtego sezonu robi niesamowitą pracę w, w bajerze Leverkusen. To jest w ogóle kosmos, nie? On w ogóle jeszcze chyba yy, żadnej porażki nie miał jako, jako trener. W, w bajerze. Bo gdzieś widziałem te statystyki, że cały czas... No... Jest czyściutko w tym bilansie. Można to sprawdzić. Za chwilę sprawdzimy. Do sprawdzenia przez tutaj matitka, ale no. Analityk już tutaj już już już, już, tego sprawdza, już będziemy tak. wszystko wiedzieli. Maszyna losująca została otwarta. Yy, tak, tak, potwierdzam, potwierdzam. No. Potwierdzam ten sezon na pewno. Dokładnie. To jest niesamowite. Oni przegrywają w tak trudnym meczu na wyjeździe z Lipskiem, a i tak wygrywają, Nie, to... co po by się podczas nie podczas działo. Yy, zaraz zobaczymy yy, inne poszczególne próby. Yy, yy, w tym sezonie nie ma porażki, ale ogólnie ma 10 porażek Leverkusen. No, 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 no. no. Ale ten złot ma bez porażki jeszcze. To co jest niesamowite, nie? Naprawdę. No jest grubo. Mo, 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 może docierną do tego mistrzostwa. Może dociągną, liczymy na to? Liczymy. Liczymy, życzymy tego. <laughs> nie ukrywam, nie ukrywam. No dobrze. Liczymy tak samo jak mistrzostwa w znaczy co? <laughs> no, no, zobaczymy, zobaczymy. Że Girona? Dobrze. W takim razie, godzina 50 za nami. Myślę, że tu możemy postawić już kropkę. Pogadali, pośmiali się tutaj. Mati, ostatnie słowa w tym jakże wspaniałym odcinku, przedłużonym o tą jedną godzinkę za zeszły tydzień. To mogę powiedzieć, że tylko przepraszamy za to, że nie było tygodnia odcinka. Rekompensację macie dwie godziny. Mam nadzieję, że nie były nudne te dwie godziny i chęcią obejrzycie i obejrzeliście. No i są. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Napiszcie, czy spodobały wam się inne sporty, które dzisiaj były. Dokładnie, bo to też jest dla nas ważna informacja. Tylko chcę piłkę, czy jakieś inne. Tyle ode mnie. Kubson, Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście przez te, przez te niecałe dwie godzinki że dobrze nas się słuchało i liczymy na wasz odbiór w komentarzach. I oczywiście na pozytywny odbiór w postaci łapek w górę. Dla nowych widzów oczywiście liczymy na suby do czego bardzo zachęcam i dziękuję za dzisiaj. Dokładnie. Dokładnie suby, suby lajki. Eee, bo. Wszystko bardzo... co możliwe. Wszystko co możliwe. Ja, tak. oczywiście, ja oczywiście też dziękuję. Zapraszam też na, na poniższe tutaj social media, Spotify'a, Facebooka, Instagrama, Twittera, który, no. który tutaj który tutaj na pewno e, jest będzie prowadzony bardzo dobrze. <laughs> nie, śmiej się, bo, nie śmiej się, bo ty to prowadzisz. Tak, zgadza się. Ty to prowadzisz. Nie, więc, nie, nie mówię, że nie. Więc tego. Nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Więc, tak. e, więc jeśli, 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 nie będzie postu na Twitterze, to wyjdzie się do kogo zgłosić, jeśli chodzi o, o krzyki, nie? Na prowadzącego. Mam, mam kontakty, spokojnie. Znaczy co? Znaczy <noise> co? Dokładnie. E, dokładnie, więc ja też oczywiście dziękuję. I widzimy się za tydzień o 21.00. I pamiętajcie, piłka w grze. Na razie.